Dobra, w każdym razie jesteśmy. Po dwóch przekładanych sesjach w końcu się udało. Mam nadzieję przynajmniej, że się udało. Teraz zobaczymy, czy jakaś katastrofa się nie stanie. No, ale myślę, że będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Dobra, no to punkty dostaliście już poprzednio. To coś tam jeszcze? Ewentualnie jeszcze, jeśli się chcecie porozwijać jeszcze, to się możecie porozwijać. Ja chyba rozwinięty jestem tutaj. Ja w tym momencie już nie mam. To znaczy mam punkty, ale nie będę się w tym momencie rozwijał. Spadeków nie mam. Prawdopodobnie nie wyrobimy się na tej sesji. Tak podejrzewam. Chociaż planowałem to na dwie sesje, ale chyba nie zdążymy. Zobaczymy. No ale to nie szkodzi. Tak czy inaczej, powoli się zbliżamy do końca sezonu, także powinno zacząć się troszkę coś wyjaśniać powolutku z różnymi rzeczami. Mam nadzieję przynajmniej. Zobaczymy, jak nam to będzie wszystko szło. I w ogóle, no tak jak mówiłem ostatnio, znaczy dwie sprawy. Jedna sprawa taka, że właśnie że nauczyłem się troszkę używać piórka i tabletu graficznego i mapę. Narysowałem sobie ręcznie, także i tutaj właśnie kłopot teraz będzie. To tak, chyba rozmawialiśmy o tym, nie? Że z jednej strony nie chcę robić coś takiego, że mapy nie będzie, czyli że będziecie rysować w trakcie mapę, no nie, czegoś tam. Bo tośmy już ćwiczyli w tych podziemiach pod waszym domem i to się średnio sprawdza, niestety. Znaczy niestety, no tak mi się wydaje, że to się średnio sprawdza, bo w jednak... W tej wiosce też było, nie? Chociaż wiosce się było przydatne w tych slumsach. No tak, ale tam mapa była taka, wiesz, chociaż choćby taka pobieżna, więc na rysowanie na czymś takim jakichś szczegółów, okej, w porządku, to nie ma problemu, ale rysowanie mapy od zera jest takie trochę, albo to ja muszę robić, bo wytłumaczyć jest ciężko dosyć, jak to dokładnie wygląda to, co widzicie, albo właśnie trzeba dużo tłumaczyć i na tym traci się czas, więc... Trochę bez sensu, ale z drugiej strony nie chcę tego robić tak jak w drugiej części tej przygody było, że zrobiłem mapę i zrobię się z tego planszówka tak naprawdę. To jest druga strona tego, przegięcie w drugą stronę i trzeba by to jakoś wypośrodkować, jeszcze nie wiem jak. Pomyślimy, może coś dzisiaj już będziemy mieli okazję. No nie opierajmy się na mapie aż tak może. No ale wiesz, z drugiej strony jak będzie mapa... No czegoś, czegokolwiek, no nie? Inaczej, jak będzie jakieś... no bo ja wiem co, no choćby te podziemia, no nie? No, skupmy się na tym przykładzie. No to bez mapy to też ciężko, bo się... albo się zgubicie, albo będę musiał co chwilę powtarzać, że tak, tam był korytarz w lewo od tamtego korytarza w prawo. I taką małą... z taką małą komnatką po środku. No trochę to też... jest takie, no nie, w sumie nie fajne, bo w kółko to samo powtarzać i też to nie, to po coś te mapy jednak się robi, no nie wiem jak to rozwiązać, zobaczymy czy coś się uda tak, taką wypośrodkować taką, jakoś, nie wiem, pomyślimy. Taką ciekawostkę też powiem, jak my w jedynkę graliśmy, to no wiadomo, graliśmy jakby widząc się na żywo, bez żadnych map, no nie, i były tam różne lokacje. Dało się grać bez tego, nawet jakiegoś takiego braku, tego nikt nie odczuwał. Wiesz co, no... Tak. Myśmy też grali na żywo i map... Nie pamiętam, żebyśmy rysowali mapę na sesji. Więc też to było raczej w ten sposób, że opisu. Wydaje mi się, że raczej unikałem takich przygód właśnie w podziemiach na przykład, bo tam przede wszystkim w takich lokacjach jest mapa potrzebna, czy no potrzebna w zasadzie. Być może, no nie wiem, no zobaczymy. Spróbujemy jakoś tam to przećwiczyć na tych najbliższych sesjach. No, dobrze. Aha, i druga, to jedna sprawa z tą mapą, a drugą sprawę zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Aha, w sumie troszkę tak sobie przemyślałem też ostatnie wasze, czy nasze przygody i zastanawiam się, czy trochę nie brakuje takiego
No, tak, żeby było widać, że macie wpływ na wydarzenia. To takie pytanie do was, bo tak jak sobie zastanowiłem, w sumie coś tam się dzieje w tle, o czym nie wiecie, bo tam mam jakąś fabułę taką, powiedzmy, ogólniejszą, rozplanowaną, ale też fajnie jest, jak macie, w sumie macie wpływ na tę fabułę, tylko tego tak może do końca nie widać. Zastanawiam się właśnie, czy jakoś tego nie rozwiązać lepiej, żeby to było jakoś widoczne. Znaczy to zależy pewnie od konkretnej fabuły. Pewnie ja się tam domyślam, że gdzieś tam nasze pewne poczynania sprawiły, że później coś tam tego, ale... No bo może po prostu ta konkretna fabuła, albo ta konkretna przygoda, nie? Bo nie, no taki po przy prostu... Przy innych przygodach już było inaczej. Tak po prostu mnie naszło, na przykład przy walkach, gdzie zwierzoludzie atakowali, czy coś, gdzie były te wojny, to tam mieliśmy naprawdę duży wpływ widoczny cały czas. No tak, no to faktycznie. Więc to zależnie od przygody. Nie? To może taka przygoda teraz bardziej tajemnicza jakoś. No, może też tak nie ma wydaje. Co, może nie ma co przesadzać z tym. Dobrze. Zobaczymy. To zbliża się czas rozwiązania, bo się kończy sezon, więc potem będzie można pomyśleć, jak coś zmienić, czy ewentualnie dopracować, czy cokolwiek. Dobra, to może już nie przedłużajmy wstępu. Zakończyliśmy ostatnio na tym, że wróciliście do Freiderbad no i poszliście spać, nie? W wiosce. Mhm. I co? No i co? No i nadszedł ranek. Budzicie się w tej stodole, nie? W tej wspólnym. Tam gdzieś zrobiliście sobie nocleg. O ile wczoraj, dnia poprzedniego było deszczowo i tak już bardzo, bardzo jesiennie, tak teraz słońce już się przebija przez chmury, jest nawet niebieskie niebo częściowo, także i nie pada, także trochę lepsza aura niż poprzedniego dnia. No i dobrze, no jest właśnie wschód słońca, poranek, możecie, że tak powiem, działać. Gnordogu, jak tam twoje zdrowie? Jak się czujesz? Sekundka. Ja mam mało. Już mówię ile. No mi zostały 4 sztuki. No może uda nam się w mieście, nie w mieście, ale to dumnie nazwałem, w tej zagrodzie okolonej ostrokołem znaleźć kogoś, kto ewentualnie potrafiłby leczyć rany, żeby nas troszeczkę tutaj ocucić, przywrócić do żywych. No jeżeli nie, to ewentualnie możemy spróbować wypocząć kolejny jakiś dzień cały. No też by można. Żebyś nabrał sił, bo to będzie ciężka podróż swoim zdrowiem w takiej sytuacji chyba. No. Może nasz zleceniodawca nie ucieknie. Powiedział, że będzie czekać. Nie no, myślę, że nie ucieknie, no spokojnie. Dobra, może poszukajmy jakiegoś, nie wiem, kogokolwiek, kto mógłby nam pomóc w tej sytuacji. Znaczy no możemy podejść tutaj do tego sołtysa, do szefa wsi. No i zapytać, czy ma kogoś, kto ewentualnie mógłby nas uleczyć, a jak nie, to po prostu sobie odpoczniemy. No może zróbmy to w ten sposób. Dobra, chodźmy do sołtysa. Okej. No dobra, no to idziecie do tego domku. O, jest rzeczony sołtys właśnie gdzieś tam sobie przechodzi z jednego miejsca na drugie, jest na zewnątrz, także możecie go wyhaczyć bez problemu. No to wyhaczamy gościa, próbujemy do niego zagadać, ja po prostu podchodzę, pytam, czy jest tutaj we wiosce ktoś, kto potrafiłby mnie troszeczkę uleczyć i zaopatrzyć moje rany z niedawnej walki z goblinami. No widzicie, krasnoludzie, takie nieszczęście. No nie mamy tutaj akurat nikogo takiego. Jak widzisz, troszkę ucierpieliśmy w ostatnich walkach ze zwierzęludźmi, no i jeszcze się nie podnieśliśmy z tego stanu. Także przykro mi, ale nie będziemy w stanie pomóc. No cóż. No to pozostaje nam odpocząć po prostu jeden dzień cały.
no i zregenerować troszeczkę siły do dnia następnego. Dobrze. Dobra, czyli tak chcecie zrobić? Szkoda, żeśmy tylko nie ustalili na koniec, bo już byłoby z głowy, no ale dobra. Dobra. Czyli co? Jak to było? Muszę sobie sprawdzić, jak to było, bo nie pamiętam dokładnie, co mówiły zasady. O, jest. Raz dziennie, pod warunkiem, że dobrze wypoczęła. Dobra, zastosujemy się idealnie do zasad. Czyli tak, no to możecie faktycznie przez ten dzień jeden odpocząć. I test odporności plus 20 tutaj jest. To możemy tak zrobić, ponieważ tutaj są dosyć komfortowe warunki i... No. To jest pełny dzień. No to jeszcze dodatkowo będzie bonus wytrzymałości, tyle ran dodatkowo uleczysz, niezależnie od testu. A ty, Dolendrog, masz ten? Masz jakieś rady? Tak. Też leczysz, nie? Odporność plus 20. Tak, plus 20. Możesz przerzucić, bo masz punkty szczęścia, nie? Tak, oczywiście. Bo się punkty szczęścia odnowiły. Na każdej sesji są od nowo. O. Dalej mi. A ja złym. A ja modyfikatora dałem. Złego? W ogóle nie dałem modyfikatora, nie? Nie, masz plus 20. Nie, to jest. To jest moje. A to ty daj zły modyfikator. Tak? Bo nie, dajesz... no czekaj, Gnordog ma... Dwa razy, no. Modyfikator. Aha, nie, to ty masz zły modyfikator chyba, nie? Ty w tym drugim okienku masz pisać. Nie. W pierwszym. Drugi jest masz... do poziomu sukcesu, to jest modyfikator. Po pierwsze by ci... Pod być pierwszy. Dobra, to rzucaj od nowa. Dobra, no to... Aha, no to okej. Okay. Dobra, teraz nawet bez modyfikatora by wyszło. Plus 7, czekaj, tak, to jest... I bonus wytrzymałości. Jaki tam masz? Jaką masz wytrzymałość? Wytrzymałość mam... Już ci powiem, nie wiem... Czemu ja to mam przetłumaczone na polski i w ogóle jest przetłumaczone po chińsku teraz? Które to jest wytrzymałość? Która to jest cecha? WT. Dobra, ale która od lewej strony? Czwarta. Mam, czwarta. 30, 48 mam bonus wytrzymałości. To masz plus 4 jeszcze. 7 plus 4? 11. I jeszcze plus 4, bo cały dzień wypoczywacie, więc... ty też, Dolendrog, masz jeszcze plus... bonus wytrzymałości ran. Leczysz. Ale czekaj, jak ja miałem 92... Nie szkodzi, to ten test jest nieudany, ale za każdy pełny dzień jest dodatkowo leczy rany tyle, ile jest bonus wytrzymałości, a pełny dzień odpoczywacie, więc... Ja mam wytrzymałości 55, no czyli 5. 5, no to 5 ran sobie możesz leczyć. No to prawie spoko, bo idealnie tyle. No to nie. No to ja się wyleczyłem na ile? 7 plus 4 plus 4, to się wyleczyłem więcej niż mam. No to masz full. No dobra. No dobra, no to powiedzmy, że spokojnie to sobie mogliście przeczekać ten jeden dzień, jedną dobę. No i kolejny dzień. Mamy następną dobę. Następną dobę pogoda się nie za bardzo zmieniła. Też jest takie zachmurzenie, ale nie pada, więc jest lepiej niż poprzednio. Także możecie działać. Dobra, co Gnordogu, ruszamy na te ruiny? Mhm. Ruszamy. Myślisz, że za dnia ta będzie spokojniej? Myślę, że będzie łatwiej. No dobra, no to chodźmy. Jest ranek. Możemy ruszać. No, teraz jak to było? Chyba powinno być... Pytanie, no. Tutaj w tej wiosce, musimy podejść kogoś zapytać.
Chyba, że ty, Gnordogu, kojarzysz coś gdzieś. Mogę gdzieś coś zakupić. Potrzebowałbym. Szczerze, to przydałoby nam się jakieś bandaże, czy bandaże, cokolwiek do zatrzymania krwawienia. No to krwawienie nam przeszkadza. Nie ma, nie ma tutaj na pewno. Znaczy, wiecie, no, można może to być chociażby prześcieradło potargane, nie? No na szarpie. Właśnie coś takiego no. Najprostszego bym chciał. Tu nie mówię, że tu będzie jakiś medyk, co nam sprzeda medykamenty, ale właśnie coś takiego, jakiś szmatek. Jakiś coś kawałek jakiś coś w rodzaju kataplazmu, no nie, żeby tam było, to krwawe nie powstrzymało. Bo przy tam zadrapaniach to nic, ale przy głębszych ranach sama szmata już może nie wystarczy, to tam się robić z czegoś tam. Dobra. To czekaj, właśnie, zobaczmy, co to te kataplazmy są. A to się robiło z mchu, jakichś takich dziwnych rzeczy w zasadzie. Kataplazmy? Aha. Kataplazma ziołowa. No coś takiego. Gorącego okładu z woreczka wypełnionego różnymi ziołami. Tak. No, z różnych rzeczy się to robiło. No i to jakoś tam wspomaga krwawienie. Znaczy gojenie. Leczenie krwawienia, czy blokadę krwawienia. Dobra, ile tego mniej więcej chcesz? Czy chcecie, bo dobra, za Gnordoga ja nie wiem, musisz mówić, bo go nie ma. Kurde, dwie, cztery szmaty, dwie nawet wystarczą, bo tak naprawdę. Po co nam więcej na razie? Mhm. No to czekaj, zobaczmy, bo cena kataplazm był chyba w tabelce gdzieś, to zobaczmy sobie. To mi się przynajmniej wydaje, że widziałem. Że co, ja potrzebuję nazbierać ziół? Nie no, to jest przecież wioska samowystarczalna, oni takie rzeczy na pewno też zbierają, nie? Żeby choćby po to, jak się zranią w polu czy gdzieś, to też żeby mieć to, nie? Pod ręką. Także, też prawda. Także to nie jest... Zresztą zobaczymy, jaka jest dostępność, bo myślę, że to powinno gdzieś tu być. Albo i nie. Księgi, dokumenty. Kataplazm leczniczy 12 szylingów. O, drogie, ale powszechna jest dostępność, więc bez problemu możecie takie coś kupić. Ale drogo wychodzi, 12 szylingów. No, ale co zrobić? Bo to są te... paskudnym zapachu ze zwierzęcego łajna i urydy połączonych z pewną liczbą pospolitych ziół, takich jak coś tam. Rana krytyczna obłożona na kataplazm leczniczym nie jest zagrożona mniejszą infekcją. No, widzisz. To dobra, bo to jest taki kataplazm na rany krytyczne, ale i dlatego jest taki drogi. Powiedzmy, że jeśli traktujemy coś to jako tylko bandaże z jakąś tam wkładką, żeby po prostu blokowało krwawienie, to myślę, że za 5 szylingów jedno taki zestaw bez problemu jesteście w stanie kupić, no bo to jest mniej, że tak powiem, wymagające, bo tam jakieś same zioła, czy jakieś tam glina, coś takiego, takie coś, żeby zablokowało po prostu, zasklepiło ranę troszkę chociaż. To będziemy to traktować jako, powiedzmy, bandaż. Mm-hmm. No. Okej. Okay. No to i tak jesteście w stanie kupić takie trzy takie wiosce bez problemu też. No. Bez problemu, dobra, myślę, że dwie nawet nam wystarczą, no. Okej. Okay. Na to. Dobre pytanie, gdzie to możemy znaleźć? Co kupiliśmy? Nie no, będziemy kataplazmę kupować. No, znaczy to nawet może trochę za dużo powiedziane, to jest taki zestaw, traktujemy to jako bandaż, czyli jakaś szmata plus jakaś, nie wiem, jakieś zioła, glina, coś takiego, żeby wspomagało blokadę krwawienia. Chyba, że faktycznie chcesz kupić kataplazm, no to wtedy 12 szylingów za taki zestaw, który działa tak, jak jest napisane, czyli że rana krytyczna nie jest zagrożona czymś tam. To wtedy też. To taką jedną sztukę też jesteście w stanie kupić w wiosce. Myślę, że ten sam bandaż może wystarczy nawet po jednym na głowę kupić. No po takim bandażu.
No, zwykłą bandażę za 5 szylingów, nie? Tak. Takie coś, myślę. Dobra. No to dobra, no to możecie sobie odpisać. Odpisujemy. Okej. Okay. A, czyli nie szukamy po prostu... Nie, to nie ma chyba, chyba większej potrzeby, tak po prostu... Okej. Okay. Wydaje mi się, że to po prostu jest dostępne i... no i nie ma się co nad tym rozwodzić. Dobrze. Ile tych szylingów? 5 za 1. 5, tak? Mhm. I są dostępne 3 sztuki tego. Chcecie po jednym, no to po jednym. Po jednej sztuce. Dobra. Jeśli chodzi o zapas jedzenia, bo tam dzień tutaj przesiedzieliście, więc też tam musicie sobie odpisać. Ja sobie odpisuję. Mhm. No i tutaj w takiej wiosce no to nie ma żadnych specjalnych prowiantów. Tu możecie po prostu muszą się poprosić o jakieś jedzenie. No, takie wiecie, no, zwykłe jedzenie. Ja tu jeszcze mam jakiś zapas, więc na razie nie będę nic brał, nic szukał. Nie wiem jak ty, Gnordogu. Czekaj, sekundkę, sobie podpisuję kasę. Okej. Okay. Coś muszę sprawdzić jeszcze. Okej. Okay. Wiesz co, jeżeli chodzi o posiłek jakiś, to moje rzeczy na pewno już są przeterminowane albo niezdatne do użytku, więc fajnie by było kupić jakąś. Mhm. Ale już kupowaliście w tym. Kupowaliśmy ostatnio. Okej, gdzie ja to mam wpisane? Sekunda. Ostatnio kupowaliśmy przecież większy zapas i nam to pewnie zostało. Mam. Już mi zostały 2 jedzonka na zimno. No właśnie. I tak samo zostało jedno chyba. No. Bo jedno sobie odpisałem za ten jeden dzień, co będziemy teraz w wiosce. Okej. To sobie w sumie odpisałem po prostu, że to zjadłem i... Jasne. Zostało mi jedno. Jakiś tam prowiant. Dobra. Dobra. To ruszajmy w drogę. Mhm. Jeszcze jedna rzecz, tylko muszę znowu jeszcze coś sobie muszę sprawdzić. Dobra. Okej. Okay. Muszę to... Jedną rzecz jeszcze sobie. Gdzie to było? O, mam. Zanim wyruszyć. Znaczy wyruszacie, tylko jeszcze mam jedną uwagę. A to Gnordok, to nie odpisałeś sobie tego punktu szczęścia, nie? Bo to był tam nie, błąd. Nie, dobrze, to dobrze, błąd. Dobrze. Mhm. Dobra. Aha, dobra, ale wyruszacie tylko że tak powiem, wiem niby gdzie, ale jakoś tam chcecie konkretnie coś zrobić, czy... No bo tutaj na południe od wioski... Zaraz wam przełączę na tą mapę, tylko muszę znaleźć rozdział. No jest tam to... Ta przystań. No. Pytanie jak wygląda kwestia łodzi, bo to też nie jest pewnie... łatwe do załatwienia w tym momencie. No może być... W ogóle zobaczymy czy one tam w ogóle są. No to... To znaczy tak, ponieważ już się zbliża zima, no to już jest nie, no mniej jest wykorzystywana woda, czy w ogóle cokolwiek, no bo w zimie się już mniej łowi raczej z różnych względów, ale jakieś tam łódki są. Jakieś takie. O, dobra, mam. Dobra, Gnordogu. Czujesz, że. Czujesz, że się źle czujesz. To znaczy tak. Porównując z tym, wczoraj wyleczyłeś rany, powinno być wszystko w porządku, prawda, bo odpocząłeś i tak dalej, ale czujesz, że nie wszystko jest, jeszcze nie do końca jesteś w stanie powiedzieć co, ale tak jakby czasem złapie się przeziębienie, czy coś, kości bolą, coś takiego, mięśnie bolą, tak się trochę niepewnie czujesz.
Także to możesz wziąć pod uwagę, planując jakieś tam rzeczy, że chyba coś cię bierze. Jeszcze do końca nie wiadomo co, ale... Niedobrze. A co mnie konkretnie boli? Wszystko czy tak? Tak, to na razie tak jakbyś, nie wiem, jakby gorączka przychodziła, takie... Jeszcze ciężko powiedzieć, bo to taki zupełny początek jakby tej dolegliwości, czy czymkolwiek by była. Zapewne w ciągu godziny, dwóch, może pół dnia, to się dowiesz się, co się dzieje dokładnie. Zobaczysz, ale na razie jeszcze nie wiesz. No to smutny smuteczek. No cóż, no ale misję wykonać trzeba. I to mówię tutaj do Lenrokowi, że moje samopoczucie chyba troszeczkę ulega zmianie. Nie mam pojęcia dlaczego. Próbuję sobie przypomnieć, kogo ostatnio spotykałem na swojej drodze. No, rany, które dostałem ostatnio, no niby wyleczyłem, no ale różnie może być. Wiesz co? Powiedz mi jeszcze. No poczekaj, bo tak się zastanawiasz, no... tak, rany ranami, no to tak szybko raczej choroba nie powinna przyjść, że tak już po jednym dniu od razu, więc by to raczej coś wcześniej musiało się wydarzyć niż tutaj przy tych goblinach. Czyli może w mieście jeszcze. Ciężko wyrokować, bo jeszcze nie wiadomo co to jest. Może to efekt uboczny tego uleczenia. Albo efekt uboczny spotkania z tymi dziwnymi stworkami w mieście. Ja tam dostałem chyba jakąś ranę. No tam cię dosyć poharatali. Tam mnie poharatały te zombie jakby. No. Gdybym się nie przeistoczył w zombie. Powiedz mi jeszcze. Jak wygląda kwestia prędkości, jakbyśmy tam chcieli dopłynąć? O ile szybsza jest droga morska niż piechotą? No to czekaj. Trzeba by było zobaczyć na mapkę. Co prawda ona jest nie do końca w skali, ale przynajmniej proporcje są pokazane mniej więcej. W zasadzie no wiadomo, że trochę szybciej się płynie niż się idzie, ale no nie wygląda to jakoś specjalnie zachęcająco, w sensie tym, że no widzisz jak to wygląda. To jest nad brzegiem jeziora, tutaj nadkładacie w zasadzie niewiele idąc, jeśli chodzi o drogę, no bo tutaj płyniesz w linii prostej, ale no trochę szybciej będzie, ale jakoś nie jakoś bardzo znacząco. Nie będzie to znacząca różnica, no okej. Gnordogu, to jesteś na siłę? Tym bardziej, że macie to macie dostępne tylko takie łódki wiosłowe, tak to trzeba się zmieniać. No dwóch was jest, więc jest co prawda można się zmieniać co jakiś czas, bo chyba wiosłowanie nie jest zaawansowane. Możecie wiosłować, mam chyba. Może, na pewno. No nie? No. No, chyba. Szybciej coś tam, szybciej wiadomo, że będzie, no bo szybciej się płynie niż się idzie. Ale co, idziemy Gnordogu na nogach, jesteś w stanie, czy ja próbujemy coś wypożyczyć, jakąś łódź? Ja bym popłynął nie ze względu, że dojdę lub nie dojdę, tylko z tego względu, że będziemy do tych ruin dopływali, czy dotrzemy od innej strony, nie? No też fakt. Nie od strony lasu, tylko po prostu jest od razu, powiedzmy, przycumujemy przy samym gospodarstwie, nie? Dobra. To idę do tego śmiesznego sołtysa i się pytam, czy możemy jakąś łódkę sobie podprowadzić. No, niestety, panie krasnoludzie, ale wszystkie łódki są nam niezbędnie potrzebne. Zaraz będą wypływać na wodę, także nie za bardzo jest taka możliwość. Nie macie tu jakiejś zapasowej łódki? Potrzebowalibyśmy dotrzeć jak najszybciej do gospodarstwa. No niestety nie jesteśmy w stanie pomóc tym razem. No dobrze. No to idziemy na nogach. Co to było to żółte? A tam chyba tam gdzie spotkaliście te gobliny, nie?
Tak. I omijaliśmy ten obóz. Chyba. Dobrze. No, czyli co, idziecie z buta, tak? Tak, ruszamy na nogach. No to dobra, no to tutaj już trasę macie opanowaną, bo szliście dwa razy nią, jedną i drugą stronę po razie. Także, no to co, no to ruszacie. Ale idziemy dookoła, czy idziemy tak bliżej? No właśnie miałem pytać, jak chcecie iść. Ja chciałem zobaczyć, czy jest ten... Czy ten obóz goblinów, który mieliśmy wcześniej po drodze, czy dalej tam jest? Okay. Jeżeli go nie ma, to możemy iść prosto i nie musimy nakładać tej drogi w lesie. No bo wiadomo. No dobra, ale będziemy... mówisz o tym obozie, gdzie tam walczyliście? Czy ten, który omijaliście? Ten, który omijaliśmy lasem. Aha, to było dalej. No dobra. To jest to żółte, żółta kropka. Żółta, tak. To już było tam... No to dobra. To w porządku, no to wyruszacie, jest wczesny ranek jeszcze. Powiedzmy, że to nie trwało zbyt długo wszystko, te wasze... zakupy i tak dalej. No i cóż, no i jak już mówiłem, tym razem pogoda jest lepsza, widoczność jest lepsza. No, co prawda jest trochę błotnisto i mokro, no ale i tak się idzie lepiej pewnie niż jakby miało padać. Dosyć szybko docieracie do tego miejsca, gdzie było to obozowisko. Oczywiście. Oczywiście musicie rzucić na percepcję. Ło, panie. No. Okej. Tutaj odnajdujecie miejsce, gdzie to było. Ślady są aż nadto widoczne. Nie ma problemu z odnalezieniem miejsca natomiast jest puste, oprócz zwyczajnych śmieci, które gobliny zostawiają, czyli no wiadomo co, bytności swoje, jakieś tam resztki ogniska zgaszonego już, no takie tam różności. Jestem w stanie stwierdzić, dokąd się udali? Mając umiejętność tropienia? No to rzuć na tropienie. No. Całkiem, no. Tak, wygląda na to, że się skrywali na południe. Okej. Dobra. Chciałbym się tu jeszcze rozejrzeć po tym obozowisku, co tam pozostało. No to teraz na percepcję musisz rzucić jeszcze raz, już jako przeszukanie miejsca. O, kurczę. No już na co, początku, na początku. Jak zawsze, później nie? Później będzie masakra, no. To znaczy tak, oprócz resztek jakiegoś jedzenia, jakieś kości, oprócz ekstrementów, które są wszędzie, czuć to zresztą z daleka w miarę, resztki tam wypalonych kilku ognisk, jakieś tam przygotowana zagroda najprawdopodobniej była, bo widać takie coś, co mogło służyć jako płot, z gałęzi, takie tymczasowe, no to nie znajdujesz niczego interesującego. Nic ciekawego, okej. No to ruszamy dalej. No, dobra. Na południe. Na południe, dobrze. To już bez większych przygód związanych przynajmniej z goblinami docieracie na odległość taką, że widzicie te w zasadzie ruiny, to są ruiny tego gospodarstwa. Znaczy mur stoi, tylko tak jak już mówiłem ostatnio, to jest kilka wyłomów, przez które można bez problemu się przedostać do środka lub czy tam na zewnątrz. No tyle w zasadzie widać. Widać, że to jest no, dosyć miało przejście i jest zniszczone. No tak. No jesteście w pewnej odległości, także... Widzimy tam jakiś dym z tamtego miejsca, bądź jakiś ruch? Nie widać ani dymu. No, ani
przyglądacie się, ani żadnego ruchu stąd nie widać. Okej. Bo ostatnio jak nas zaatakowali, to zaatakowali nas tak jakby od kierunku wschodniego, nie od północnego, nie? O ile dobrze to kojarzę, bo podchodziliśmy. No, tamtąd podeszliśmy w sumie. Podeszliście od, znaczy podeszliście od wschodu, no i ze środka, z tego, z obrębu tego muru, z tego gospodarstwa zostaliście zaatakowani. No a tu jest dookoła mur od północy, nie? No i po prostu to musimy, słuchaj, to musimy znowu spróbować, nie wiem, no od frontu, a co? Nie no, chodźmy może najpierw z tyłu, jakby. No i znaczy obadamy, tak, czy znaczy jest tak, coś bo to wygląda tak, to jest nie nad, właściwie nad brzegiem. Pomostu nie ma, prawdopodobnie był pomost, jest brama tutaj, która prowadziła pewnie na ten pomost. Idziecie, no to już, to już zostało zniszczone dosyć dawno, tutaj ścieżka jakaś tam już pewnie była, natomiast nie można tego nazwać w żadnym wypadku jakąś drogą, więc od tej strony... Ciężko powiedzieć, czy to jest główne wejście, czy tylne wejście tutaj od strony jeziora. Ale jak szliście od drugiej strony wtedy, to było coś w rodzaju jakiegoś, no to już nie można tego nazwać polem uprawnym, bo to już zachwaszczone, ale wykarczowany las, w każdym razie dosyć taki w miarę równy teren. Kiedyś pewnie były to jakieś tam pola uprawne, jak to gospodarstwo potrzebuje uprawiać, nie wiem, zboże czy ziemniaki, czy cokolwiek, nie? No, więc... Ja bym chciał tak podejść od tej północnej strony. No. Tak, żeby mnie gdzieś tam nie było widać przez jakieś wejście czy cokolwiek. Nie podchodzi też na razie pod sam mur, tylko kierować się tak, żeby na wprost nie był gdzieś ten mur. I no i nasłuchiwać. No to dobra, to wymaga to skradania się testu. I nasłuchiwanie, jak się uda test skradania, no to nasłuchiwanie, no to percepcja. Skradanie zwykłe, nie tam na wsi, w lesie. Jakie masz? No to jest tutaj w okolicach, to jest właściwie las, więc jeśli masz w lesie, no to możesz wykorzystać w lesie. Dobra. I percepcja. Czyli udało ci się podpełznąć dosyć blisko. A ty, Gnordogu, rozumiem, zostałeś w odpowiedniej odległości, tak? No oczywiście, bo z moim skradaniem to... Szkoda mrówek straszyć. No, podszedłeś dosyć blisko w miarę, nasłuchujesz. I nie słyszysz żadnych specjalnych odgłosów, które by nie były odgłosami lasu, czy też jeziora. Jakiej odległości jestem od murów? Kilkanaście metrów. Okej, okay. I dookoła siebie mam drzewa jakieś? Tak. Jakieś młode drzewa jakieś, dobra. To chciałbym podejść pod sam mur. No dobrze, możesz podejść pod sam mur. W tej chwili jesteś w takim miejscu, że jesteś w stanie to zrobić, nie ryzykując, że ktoś cię zauważy. Na murze nikogo nie widać, natomiast jesteś w stanie się podkraść do najbliższego wyłomu w tym murze i zaglądnąć do środka nawet. Tak bym właśnie chciał zrobić, żeby przez ten mur, tę palisadę, która jest, lekko zajrzeć do środka, co się tam dzieje. Okej, okay. Dobra, no bez problemu się podkradasz, zaglądasz do środka, no widzisz... Zrujnowany zniszczony dom, jakaś szopę, takie, no jest to zniszczone, wala się wszędzie pełno różnych śmieci, natomiast nie widać oznak życia. Okej. No to macham do Gnordoga, żeby do mnie podszedł, śmiało. To idę śmiało, nie skradając się.
przy twoim skradaniu to i tak będzie się nie udało. To by nie było różnicy. No dobra. Próbuję się nie potknąć o pierwszy lepszy korzeń. Mhm. No dobra, dotarłem, no i? No to wchodzimy chyba oboje ostrożnie do środka, tylko ja tak wyciągam... Wyciągam miecz. No może lepiej zostań z łukiem. A ja wejdę do środka z toporkiem. Coś najwyżej podbiegniesz. No dobra. To możemy tak zrobić. Ja wyciągam je. No to dobra, to ja zostanę tutaj z łukiem. Mhm. I ruszę jak Nordogun powoli, delikatnie na zwiady. Okej. No to idę. Po prostu idę. Nie biegnę, po prostu. Dobrze. Wchodzisz na dziedziniec, na resztki jakiegoś tam podłoża. Kiedyś to było pewnie jakieś kamienne podłoże. Na części dziedzińca. Reszta to wygląda na jakieś klepisko. No, jakieś takie zwykłe dziedziniec zwykłego gospodarstwa, tyle że to teraz jest w stanie zniszczone. No, widać faktycznie, że mieszkały tu dzikie zwierzęta, no może te gobliny też narobiły bałaganu. No w każdym razie wygląda to no, tak jak wygląda. Rozumiem, że nikogo ani nic ruszającego się na razie nie widzę. Nie. To bym ci powiedział, jakbyś zobaczył. Czekaj, wy przyszliście od północy, tak? Dokładnie. Tak. No, jesteś między domem chyba, bo to taki duży kamienny budynek i jakiś mniejszy budynek, też kamienny. Na wprost widzisz resztki drewnianego też budynku. Co prawda niewiele z niego zostało, no ale coś tam było to, był to na pewno jakiś spory budynek. I to tak jakby na przeciwległej ścianie tego dziedzińca, który ma taki usko, jest taki w takiej kształcie litery L, ale bardzo, bardzo krótkiej od góry. Taki ma. Nie jest pełny prostokąt, tylko tak by kawałeczek był. Kawałeczek w prawym górnym rogu jest wycięty ten dziedziniec, znaczy mur. W sensie, no to ma tak troszeczkę przypomina L. L literę. I teraz tak. Z prawej strony przyszliście od... Dobra, to tak jest ułożone, dobrze. Z prawej strony widzisz miejsce, gdzie była kiedyś brama. No, pusto jest. No, to tam właśnie widać jezioro. Mhm. A z lewej strony niedaleko tego obok tego budynku, reszty tego budynku jest też miejsce, gdzie kiedyś była brama. Tym razem na zachód wychodząca. No i w zasadzie tyle, czyli tak, nie rusza się nic w tym budynku, który chyba jest domem, no to okna i drzwi w zasadzie nie istnieją, w drugim budynku, no od tej strony akurat nie, co wszedłeś, nie ma żadnych otworów, ale widać, że to jest już zniszczone, dachu nie ma i nadal nie ma nikogo. No to macham do Dolenroka, no i znaczy proszę, żeby, jak to się to ręką macha, nie? Żeby do mnie dotarł, no bo jest pusto, bo jest cisza i spokój. Ja bym chciał tutaj się póki co po samym dziedzińcu rozejrzeć, co widzę dookoła. Oprócz tych budynków, czy jakieś konkretne ślady, czy gdzie ten... oddział, który tutaj był się mógł udać. No to... Jestem w stanie to też wytropić. No to na percepcję rzuć. To ci zobaczę, co ci mogę powiedzieć. Bo to dość duży oddział, to może jestem w stanie. O! Też chcę przerzucić? Jeśli masz punkty szczęścia, bo ja nie wiem, ile ty miałeś tych punktów szczęścia. Tak, wiesz co, przerzucę sobie. Pociekawi mnie, gdzie ten oddział poszedł. Nie, nic więcej nie przerzucam. Zaczęło się. No chyba tak.
No nic, no, ale rozglądasz się, no i widzisz resztki czegoś, co mogło być kiedyś meblem, jakieś drewniane, zbutwiałe, mniej czy bardziej. Resztki, nie wiem, jakieś kości zwierzęce, pewnie pozostałość po jakimś posiłku. Odchody zwierząt w dużej ilości, no widać, że to no, jest otwarte, więc tutaj pewnie co jakiś czas jakieś zwierzęta sobie przebywają, no a gobliny to też były, na pewno były. Dwa dni wcześniej, nie? Jak tu byliście, więc też pozostawiły po sobie powiększenie bałaganu. No to chciałbym przeszukać. Może przeszukamy. Co? Tylko nie wiem, czy się rozdzielamy, czy razem może. Myślę, że trzeba wszystko przeszukać po kolei. No tych budynków nie ma za wiele, no więc możemy po prostu. Dokładnie razem. Cztery. Dwa kamienne, dwa drewniane, z tym, że drewnianych w zasadzie prawie że nie ma, no bo drewno nie jest takie. Zresztą, zresztą widać ślady po zniszczeniach tych ścian drewnianych. Pewnie były brane na ognisko. Także też się dołożyło do tego. Na przestrzeni lat. Ja tego lat. Się nie zauważę, to może ty zauważysz, więc chodźmy razem w sumie. No, idziemy razem po prostu i szukamy metr po metrze. Dobrze, ale gdzie czego szukacie? Na początek te budynki murowane. To tak, wschodni jest mniejszy, zachodni to jest większy, bo znaczy ten większy wygląda na dom, no nie? No to zaczynamy od domu dużego. Ja jeszcze chciałem zobaczyć, czy widzę tu jakieś wiatry magii. Nawet bez testu percepcji mogę ci powiedzieć, że nic specjalnego tutaj nie. Nie. Przynajmniej na dziedzińcu nie jesteś w stanie wykryć. No, czyli generalnie jak chcemy znaleźć ten kryształ. Są jak wszędzie, więc. Nic niepokojącego za bardzo nie dostrzegasz. Dobra. To zacznijmy od tego budynku, tego większego może, co? On jest parterowy? Tak, parterowy. Dobra, no to przeszukujmy go. No dobra. Tam nie ma okien, tak? No nie ma. Nie ma okien, nie ma drzwi. Zniszczone zostały najprawdopodobniej. Jakieś resztki tam się walają, pewnie kiedyś były, nie? Tylko już ich nie ma. Widać jakieś nawet stare ślady ognia, osmolone budynek kamienny, tak jak już mówiłem, jakieś osmolone widać ściany, więc coś się pewnie paliło. W czasie ewentualnego przeszukiwania chciałbym dojrzeć, czy przypadkiem nie gdzieś jakiegoś też włazu do piwnicy albo czegoś takiego. A czy to akurat dostrzeżesz bez przeszukiwania, no bo to jest, nie jest, chyba że był ukryty, no nie? Ale tak to, no to jesteś w stanie po prostu wchodząc do środka, patrząc na podłogę, znaleźć coś tak dużego jak właz do piwnicy, jeśli jest. Dobrze, czyli co? Jeśli chcecie razem przeszukiwać, no to się łapie pod pomaganie, no nie? Czyli testuję ten, co ma większą i plus, kurczę, 5 plus 10 za pomagającego było? Nie pamiętam. Chyba plus 10. Klikator, nie? Pamiętam. No, 10. No 10 to ja, tak, bo mogę. No, masz plus 10. No i nawet w takim przypadku bez plusa. To zrobimy już jeden test na cały dom, nie ma sensu tego powtarzać. No tak, już nie wdając się powiedzmy w jakieś mocne szczegóły, no to jest kilka pomieszczeń. Coś, co pewnie było kiedyś kuchnią, bo są jakieś resztki jeszcze w paleniska czy tam pieca, gdzie jest oczywiście wejście do piwnicy. Natomiast, to zaraz do tego przejdę, natomiast w jednym z takich mniejszych pomieszczeń, które troszeczkę wygląda na lepiej zachowane, bo są drzwi, co prawda nie jakieś specjalnie dobre, ale są, znajdujecie z niewielką skrzynkę. Nie, od razu mówię, to nie, żadnej magii w tym nie wyczuwasz. Normalna, zwykła skrzynka, podróżna skrzynka. Na pewno wygląda na przy
plus 8, to ci mogę powiedzieć. Na pewno wygląda dużo nowsza niż ten dom, czyli no. Nie jest specjalnie, nie jest jakoś bardzo zniszczona. Jak tak, takie zużycie, bo powiedzmy, jak się używa skrzyni podróżnej, no to się wiadomo, że gdzieś tam się obije, coś tam się. Drewniana skrzynia z okuciami. Okay. Taka no. No to. Jest zamknięta. Na klucz. Zamknięta. Okej. Okay. Dobra. Ale to jest. Aha, podróżna, czyli to jest taka niewielka skrzynka, tak? Nieduża, naprawdę. Tak, nieduża. No, ona jest jakaś ciężka? Nie jest specjalnie ciężka. Okay, jak ją potrząsnąłeś, to coś w środku. No nie jest pełna najprawdopodobniej. Jest słyszysz i czujesz, że w środku coś tam podskakuje, coś goni. Okej. Okay. Co prawda, no, dasz radę ją nosić, natomiast bardzo jest nieporęczna jest nieporęczna do tego, żeby ją samemu nosić, ale się da. I ona jest drewniana. No tak, drewniana z, no, nie, z niedużymi okuciami. Mhm. Co, Gnordogu, próbujemy ją jakąś zmajstrować i otworzyć? Coś tu z scyzorykiem? Toporem tego? Bo jeśli już jak to zrobimy, to może nam się coś przyplątać. Ja bym może nie. We Friderbadzie. Rzućcie na percepcję obydwaj. No, jednak tak nie do końca jest źle. Słyszycie, znaczy Dolendrok ty słyszysz, ale już no, mniejsza z tym, odgłosy z zewnątrz dochodzące. Ale to są jakaś duża grupa, czy... No, ciężko powiedzieć. Okej. Okay. To biorę tą skrzynkę. I na pół. Idziemy do piwnicy. Aha. A jest piwnica? Jest piwnica. Tak, w kuchni było wejście do piwnicy. Dobra. No to... To idziemy do piwnicy. Idziemy do piwnicy. No dobra. Schodzicie. Klapy niestety nie ma. Schodów też nie ma, bo pewnie były drewniane. Ale jesteście w stanie. No, zresztą dole drogi jesteś... Na tyle wysoki, że tam jak stoisz, to ci głowa wystaje przez klapę, nie? No kłócam czym prędzej. No, nie, no to wiadomo, jesteście w stanie się schować. No w środku trochę resztek czegoś, co pewnie było meblami. No i też wygląda na jakieś... że jakieś zwierzę też sobie tam kiedyś chyba dawno znalazło swoje schronienie, bo coś takiego... Z różnych szmat, różnych takich rzeczy typu trawa, takie legowisko, ale wygląda na dosyć stare. Ale tam jest ciemno w tej piwnicy. Tak, jakby no, osoba z góry patrząc raczej tam nie widzi, co jest w środku. Musiałby zejść i wychylić się. No, włożyć głowę w ten właz, znaczy w ten. Mhm. No. Musi. Z tym, że to ta piwnica nie jest specjalnie duża, więc no, jak się pochyli, to będzie widzieć. Jak jest jasno na zewnątrz, to nie jest zupełna ciemność w środku. Ale powiedzmy, okay. Że w miarę jesteście w stanie gdzieś tam w rogu się skulić i nie jak, po kąta. I ten. I jak ktoś specjalnie nie będzie patrzył, no to raczej nie zauważy. Dobra, no to chyba się kopamy gdzieś w kącie i nasłuchujemy. Co się dzieje? I teraz już musimy. No. No, słyszycie z zewnątrz skolinąc wam znane odgłosy rozmów, czy też pokrzykiwań, które się już wam przewijały w goblińskim obozie. No i jakieś tam odgłosy kroków, odgłosy przygotowań do biwaku, no tak to można chyba zinterpretować. Mhm. Natomiast na razie nikt nie wszedł do kuchni. Dobra, no to... A pytanie, ten budynek jest osadzony tak, że z niego nie ma wyjścia na zewnątrz. To on jest otoczony i tak murem. On przylega do muru z dwóch stron. No jest w rogu po prostu tego dziedzińca. I wejście. W kuchni jest jedno wyjście.
no takie kuchenne jak zawsze, jak to przeważnie bywa, no i główne wejście, którym weszliście wcześniej od strony wschodniej. Ale tak, wszystkie nie, sami tak, aha, a to wyjście w kuchni prowadzi no gdzieś... nie widzieliście, ale na dziedziniec najprawdopodobniej, no też bo, na dziedzinie no tak bo samo. Gdzie może prowadzić. No w sumie tak, w sumie racja. Dobra. Co, czekamy chyba na razie. No czekamy, a zastanawiam się, czy by przypadkiem tą skrzynkę nie otworzyć teraz. Go będzie narobimy hałasu. Bo ona jest zakluczowana czy zamkowana? No, zamek jest zamknięty. A, zamek. No to nie. No to czekamy na rozwój sytuacji. Znaczy no, sytuacja się specjalnie nie rozwija. To słyszycie cały czas odgłosy bytności. Najprawdopodobniej nie jesteśmy w stanie stwierdzić goblinów. Ile? Czy jest to duża grupa? Czy jest to duża grupa? No nie wiem. W jaki sposób chciałbyś to stwierdzić? No słyszysz odgłosy, pojedyncze krzyki. Jakieś tam coś, co można uznać za rozmowę. Nie znacie języka, więc ciężko powiedzieć. Ale no. Ale bardziej 5 czy 15? O. Ciężko powiedzieć, tak naprawdę. Ciężko powiedzieć, no. Dobra. No wiesz, ja wyciągam, pięciu może robić więcej hałasu niż 15, zależy jak się zachowują, no nie? Więc może to być większa grupa, która jest ciszej lub mniejsza grupa, która jest głośniej. Masz to samo. No nie? Jesteśmy w stanie stwierdzić, czy oni na przykład się skupili w jednym miejscu, czy chodzą gdzieś dookoła? Wszystko co słyszycie, to są jakieś pojedyncze odgłosy, które świadczą o tym, że albo ktoś przechodził, albo ktoś stał i krzyknął, albo coś przenosił, coś gdzieś stuknął i tyle w zasadzie. Zakładacie, że to gobliny, no bo jednak sądząc po charkotach ich, no to nie wygląda to na jakiś logiczny język ludzki czy podobny. Natomiast dobra. Jest to jakiś język, więc to raczej nie są zwierzęta. Ten dom nie ma jakiegoś tam strychu górnego tam. Dachu nie było nawet. A, okej. Okay. Znaczy nie, no na części był dach, ale strychu nie było. No. Także nad wami, jakbyście się wychylili nad kuchnią, jeszcze tam jakiś dach jest. Także. Ja wyciągam sztylet i próbuję. Albo nie. Może spróbuję podejść do tego włazu. Czy jestem w stanie z tego włazu widzieć któreś z wyjść i tam jakby dziedziniec? Tak. Widzisz wyjście, faktycznie to kuchenne wyjście. I fragment dziedzińca tam. Ono wychodzi na jedno z tych drewnianych pomieszczeń. Znaczy nie pomieszczeń, tylko budynków. No i gdzieś tam widzisz kawałek studni, czy resztek studni w zasadzie. Czyli kawałek dziedzińca widzisz. Chciałbym tak delikatnie tam gdzieś zerknąć, wyjrzeć. Co widzę, ile potencjalnych wrogów. Wyjrzałeś, no akurat nie widziałeś nikogo, natomiast po chwili słyszysz kroki i widzisz przechodzącego goblina, który coś tacha, jakiś pakunek. I coś tam w swoim narzeczu, coś tam krzyczy. To okay. Prawdopodobnie do innego. Okej, okay, no to przyglądam się jeszcze przez chwilę, żeby zobaczyć jak duże natężenie ruchu tam gdzieś. Znaczy tutaj nie obejrzeliście dokładnie tego dziedzińca wcześniej. Chociaż nie, no przeglądaliście to. To możesz powiedzieć, bo to wyjście wychodzi na przejście między dwoma budynkami. Ten dom i te resztki tego drewnianego budynku. Natomiast główny dziedziniec już jest trochę dalej, także tak powiem odsunięty, więc tutaj mało ruchu jest w tym miejscu, ponieważ byłoby to tylko wtedy, gdyby ktoś wchodził do kuchni, bo inaczej to nie ma sensu tam przebywać prawdopodobnie, więc to jest między dwoma budynkami, tak. To jest wejście między dwoma budynkami, to jest dość wąskie, ciasne jakieś takie? Bardzo ciasne nie, tak ze 3 metry jest odstęp pomiędzy nimi, może 4. I obydwa te budynki dolegają do ściany tego muru. Tak.
Okej. Tak jakby są w dwóch rogach tego dziedzińca. Czyli teraz gdybyśmy chcieli na przykład wyjść z powrotem za mury gospodarstwa na północ, to musielibyśmy wyjść z tego domu przez ten dziedziniec, tak? Tak, tak, przez środek. To mniej więcej tak wygląda. Ja już wam to narysuję, tak, tak. Jednak trzeba narysować, widzicie. To jest dziedziniec, to jest dom, a tu jest ten drewniany budynek, tu był ten drugi kamienny i tu był drugi drewniany. A. Tu jest jedna brama, nie chcę mi się, i tu była, znaczy ta resztki, i tu była druga brama. Ej, i my jesteśmy w tym po lewej stronie drogi. Jesteście tutaj mniej więcej. Czyli w tym największym, dobra. Tak, w tym największym. W lewym górnym, okej. Okay. Aha, i to co ja widzę, to jest widok na... między... między tym domem, a tym budynkiem obok. A tym po, na wschód, okej. Okay. Nie. Północ jest tak, niestety, w tym przypadku. To jest obrócone o 90 stopni, tak mi się narysowało po prostu. A no bo wejście było od jeziora. Tak, tak, tak. Okay, czyli czekaj, który budynek widzę przez tą kuchnię? Czekaj. No ten na południe, ten. No, dobra, okej. Okej. No i gdzieś tutaj na środku, tak, gdzieś oni się tutaj plątają. No, dokładnie nie wiesz gdzie, no, tak, no ale... ale bo nie widzisz, obok. Nie widzicie, znaczy, Dolenrock, w zasadzie ty, bo widzisz w tym kierunku, nie? Tak, jakoś. To prawda, to są drzwi dosyć wąskie, więc nie masz szerokiego pola widzenia, ale mniej więcej w tym kierunku no, widać, nie? No i czasem tam zauważasz jakąś postać. Natomiast nie są to tłumy, które by się przewijały. No a z tego budynku, w którym my jesteśmy, jest okno na zachód? Czyli na tym rysunku patrząc w dół? No tak, były tam. Znaczy, okna nie ma, okien nie ma, są dziury po oknach. Ale dziury, mhm. Tak. Akurat kuchnia... jest tak, że zajmuje część budynku przy murze. Coś takiego, nie? Tak? W ogóle nie w skali jest, ale dobra. Więc na ten zachód okna nie ma. Na wschód też nie ma, bo to jest mur. Więc jedyne okno, które mogłoby być, to na południe. Mhm. Czyli tutaj, na tej ścianie, co narysowałem, okna nie ma. I są okna, no i drzwi, tędy weszliście. Tędy weszliśmy, no. Aha. Bo tam są dwoje drzwi. Czyli Dolenrock patrzy jednymi. No ja bym teraz chciał zerknąć tutaj, czy tutaj jest jakiś ruch. No ale to musiałeś wyjść z kuchni. Wychodzę z piwnicy, wychodzę z kuchni. Mhm. No i próbuję, że tak powiem, podejść gdzieś tutaj do tego otworu, które kiedyś spełniało rolę okna. No i gdzieś oczywiście nie... włazić w okno i się wychylać, tylko po prostu z odpowiedniej odległości, żeby gdzieś dobra, się... Dobra, dobrze, no to rzuć na skradanie, jak chcesz coś takiego zrobić. Jeśli możesz nie robić, jak nie chcesz, ale jeśli chcesz, to musisz rzucić na skradanie. Czy do tego można podpiąć tak zwane skradanie w mieście? Tak średnio. To no nie tak, jest... no, ja się rozejrzę. Tutaj dalej, a ty zostań. Tylko chciałbym jeszcze przeszukać te piwnice bardziej. Bo w sumie jej nie przeszukiwaliśmy. No dobra, możesz przeszukać. No to w takim razie stoję i czekam, aż kolega przeszuka piwnicę. Może tak zróbmy. O. Chciałbym znaleźć jakieś. Znaczy, to już rzuciłeś, czy nie? Bo nie wiem. Tak, to 4. Aha, dobra.
No nic tu nie ma specjalnie interesującego, poza właśnie jakimiś resztkami legowiska jakiegoś zwierzęcia chyba. Chyba to był drapieżnik, bo są też kostki, pogryzione kostki jakichś tam mniejszych stworzeń. No i coś, co było kiedyś, tak jak mówiłem, coś, co było kiedyś meblami, może jakimiś no meblami, no tak, jakieś resztki drewna. Jakieś tam szuflady czy coś, ale... No, ale to wszystko jest już bardzo poniszczone. Mhm. I rozumiem, z tej piwnicy też nie ma wyjścia przez mur. Nie ma takiego czegoś. Dobra. No to ja bym chciał w sumie wychylić się z tej piwnicy jeszcze raz. Mhm. Upewnić się, że nic tam obok tego domu nie chodzi. No. Jeżeli nic nie chodzi, to chciałbym się zakraść i spojrzeć właśnie w tą stronę zachodnią. Dobrze. I skradanie, tak? No skradanie, tylko nie w lesie, bo to nie las. Na wsi? Na wsi może być. No. Dobrze, no to wychodzisz z kuchni przez jakiś korytarzyk do większego... Znaczy tak, możesz wejść do pomieszczenia, które ma okno wychodzące na ten zachód, ewentualnie podejść korytarzykiem do drzwi. Znaczy do tego, tej dziury, gdzie były drzwi. Jak wolisz. Ja wolę do okna. Dobra, no to tam, tak się, delikatnie. Tam się zakradasz do okna, no i masz widok na, w zasadzie na większość tej części dziedzińca. Łącznie z tym budynkiem drugim kamiennym. No i okay. Tak, widzisz faktycznie kilkanaście goblinów. No teraz już chyba zakończyły przygotowania. Rozpalają jakiś ogień. W którym miejscu siedzą? Tutaj. Tak na rogu tego budynku drugiego. Mniej więcej. Okej. Okay. No, i krzątają, no jest ich kilkanaście sztuk. Nie widzisz, nie zauważasz, żeby wystawili jakieś straże, przynajmniej tutaj, w tym miejscu. Jak są uzbrojeni? Jakoś mocno, konkretnie, czy tak? Wiesz co, nie wygląda, znaczy, zauważasz jeden szczegół, są dosyć podobnie ubrani. I dosyć podobnie uzbrojeni, bo przeważnie gobliny to mają takie jakieś pozbierane z różnych rzeczy, z różnych miejsc, czy to broń, czy to jakieś tam łachmany. Natomiast ci wyglądają tak bardziej jednolicie. Jakiegoś, zauważam jakiegoś osobnika, który się odróżnia, jakiegoś ewentualnego wodza, bądź... No, jest taki. Siedzi i się rozgląda. Nie bierze udziału w tej krzątaninie. Mhm. I on też tam siedzi na rogu tego... Tak, tak. Tego budynku. Dobra. Dobra. Dobra, bo masz przy takim rzucie to masz duże powiedzmy możliwości zaobserwowania. Zauważasz, że tak, że raz, że są uzbrojeni też podobnie. Co prawda broń nie jest jakaś ekstra, zwykłe takie to co mają gobliny, czyli jakieś krótkie miecze. Natomiast i tarcze też mają. Natomiast widzisz tutaj kilku, co najmniej dwóch, trzech ma jakieś coś w rodzaju kuszy. Mhm. Okej. Dobra. Chyba czas tam piać. Nie wiem, Gnordogu, co robimy? Wiejemy stąd, czy... No ale to ile nawiejesz? Możemy zaczekać do nocy. Możemy zaczekać do nocy i ewentualnie wtedy tymi drzwiami od kuchni czym prędzej przebiegnąć na to wyjście na wschód. I tam biegnąć, jak już będzie noc. Ewentualnie. Albo spróbować z tego okna dziabnąć wodza łukiem i rozpętać wojnę, której nie wiem, czy byśmy przeżyli. No
może być ciężko. Mogłoby być bardzo ciężko. No, jeszcze jedno pytanie. Jeżeli ten dom, w którym jesteśmy, ten kamienny, murowany jakiś tam. No. Sekundka. To tak, czy jeżeli ten budynek nie ma dachu, bo tak... No, nie ma całego, no, nie cały ma dach, o, ten sposób. A od strony muru ma dach, czy nie? No, w większości tak, ale nie wszędzie. No bo pytanie, czy dalibyśmy radę na przykład wyskrabać się na mur, no z domu? To jest pionowa ściana, więc no, wymaga z testu skradania, więc może się nie udać. Nie skradania, tylko wspinaczki. Mm. Jakieś wiatry magii tam widzę? Nic się nie zmieniło, tak jakby. Nic się nie zmieniło, okej. Jakie jest prawdopodobieństwo, że trafiając wodza zabijesz go za jednym zamachem? Nie wiem, pewnie bardzo małe albo żadne. Dobra, a pytanie, czy ten budynek drewniany na południe, tak? To od strony tej bramy wschodniej. Czy on ma jakieś wejście tu od tej strony, od której my mamy? Znaczy on ma mało ścian nawet już, także tam wejdziesz w dowolnym prawie że miejscu. Tylko też nie zapewnia jakoś specjalnie dużo tej osłony. No to niedobrze. To co, czekamy do nocy czy co? Czy lejemy się z nimi? Idąc na tak zwaną pewną śmierć. Nie, ja bym zaczekał i spróbował się wymsknąć. No ale to też będzie ciężkie, bo moje skradanie jest jakie jest. Więc ja się nie wykradnę stąd. No nie, musielibyśmy po prostu biegnąć. Ale przy twoim biegu to też jest niemożliwe. Albo zrobimy jeszcze inaczej. Mam pomysła. Ty odwrócisz ich uwagę, będziesz biegł na wschód, a ja tup ze skrzynką na zachód. No to może... Może to... Może to wyjść. Albo... Mhm. Ten budynek nie ma dachu. No. O. Ten budynek nie ma dachu. Jeżeli bym rzucił jakimś kamieniem albo czymkolwiek, co by przeleciało za ten dziedziniec i odwrócił ich uwagę, po czym byśmy wybiegli w nocy, to oczywiście. Może nie będą nawet straży w nocy jakiejś. A w ogóle jaką mamy porę dnia teraz? Koło południa. To do nocy tu czekać to też jest bez sensu. A jesteśmy w stanie ich policzyć? Tak, teraz tak. Dolenrog, licz ich. Czekaj. O, liczę i... Liczysz i jest ich 14. Łocie, panie. A jak naliczył, to liczyć nie umiesz? Dobra, wróćmy do piwnicy. Spróbujmy otworzyć skrzynkę. Dobra. Bo... Może to będzie jakaś nasza... To będzie klucz. Karta przetargowa do ucieczki stąd, albo cokolwiek tam jest. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, czy chcecie... No to dobra, to wracacie do piwnicy. Znaczy, ty wracasz, bo Gnodok sam to nie wyszedł.
I czy chcesz, czy chcecie tę skrzynkę jakoś otworzyć, nie wiem, po cichu czy coś, bo wtedy... Po cichu, to, no. Dobra, to się, to będzie wymagało testów na otwieranie zamka. Bo tak to bym wam pozwolił, tylko że bez testów, no bo macie czas, to możecie to zrobić, ale to może nie być ciche wtedy. Nie mówię, że to będzie takie głośne, że wszyscy usłyszą, ale nie ma gwarancji, że nikt nie usłyszy. Hmm. To jak, to już jak chcecie. To jak otwieramy? Otwieramy... Ja myślę, że sztylecikiem próbujemy. Pogrzebać. Ale co? Po cichu to otwieramy, czy normalnie? A co to zmieni, czy po cichu, czy normalnie? Jeżeli no, bo po cichu musimy robić test. No dobra, nie wyjdzie ci test, to będziesz miał taki wynik, jakbyś otwierał normalnie. Więc nie ma większego znaczenia. To znaczy? Aha, że co? Że nie wyjdzie test i co? Później otwieramy głośno, nie? Nie wyjdzie ci test i po prostu i tak cię usłyszą. To otwieramy normalnie. Męska decyzja. To okej. Okay. Dobra, no to... Może przynajmniej zdążymy otworzyć. dobra, tak czy inaczej, nie wiem, dłubiecie w tym zamku sztyletem, czy jak to tam... Jak no, to tam dłubiemy sztyletem. Tak, no, zgrzyta, głośno jest, aż trochę się obawiacie, że gobliny to usłyszą, chociaż... One niespecjalnie wyglądały na takie, co się interesują okolicą. No ale cóż. Moment. Jak Dolenrok tak... Mogę teraz coś, czy nie? No. Dobra, zanim zacznę. Jak Dolenrok tak grzebie w tym zamku, to ja z toporkiem sobie stanę w pobliżu głazu. Jakbym zobaczył jakąś głowę, to ją zjadam. Dobra. Po kilku minutach z głośnym zgrzytem zamek ustępuje. Odskakuje wieczko trochę do góry. A ty, Gnordogu, zauważasz po chwili, że jakiś goblin zagląda do środka z zewnątrz. On cię nie zauważył, bo zdążyłeś się cofnąć z widoku, natomiast zauważyłeś, że zagląda. I chodź. No to pokazuję palcem, żeby było ciszej, bo ktoś się interesuje. Słyszycie kroki, które nad sobą. Jak ten goblin wszedł do środka najwyraźniej. Na szczęście nie widać, żeby zaglądał do środka. Zauważacie, że wychodzi drugimi drzwiami do wnętrza domu. No i znika z pola widzenia. Jeszcze chwilę słyszycie kroki i się ucisza wszystko. Dobra, to ja zaglądam do skrzyni. Dobrze, to tak. Tak jak mówiłem, już sprawdzając wcześniej, raczej nie było w niej dużo przedmiotów, no i faktycznie nie ma. Jest jakiś mały, jak to nazwać, no, część ubrania, taki no, nie jest to bluza, czy to nie jest takie kurtka, czy coś takiego, takie coś, jakieś, jak, nie wiem, czy to można nazwać sweterkiem. Nie wiem, czy można. Nieważne. Coś takiego na was i tak nie pasuje. Wygląda to na niezbyt stare. Jakieś takie narzutka na ten... Podróżna może. Jest kilka... kilka... no... piór. Takich przyrządów do pisania. Po prostu jakiś tam... pusty niestety kałamarzyk, gdzie najprawdopodobniej był, czy na pewno zresztą był atrament, kilka arkuszy pergaminu oraz coś, co wygląda, to jest, na
Zresztą wam pokażę, jak to wygląda. Czyli tak naprawdę nic specjalnego, nic wyróżniającego się. Gdzie to jest? O, mam. Eno. No i co? Nie chce mi się to. A, bo to nie tu, moment. O, tutaj. Powinniście zobaczyć ten... notatkę. Znaczy... Okej. Okay. Coś takiego. No, i tak jak mówiłem, parę jakieś takie przyrządy do pisania. I w zasadzie to tyle. Niestety żadnych pieniędzy, ani kosztowności, ani rzeczonego kryształu też nie. Gdzież to jest? No myślę, że tam, gdzie ta mapa pokazuje. Tylko nie bardzo wiem, co ona pokazuje. To wygląda jak martwe mokradła trochę. Albo mi się to no wydaje. Tak, tak to może wyglądać. Mi to wygląda na... No. Czyli zachodnia część rzeczki, która wpływa do Słonego Jeziora. Albo wschodnia część. Nie, bo we wschodniej części nie ma kamienia. Jak wschodnia. Znaczy kamienia? Ja myślę, że to jest tu od południa. No tak, 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 wiem o czym mówisz, tylko wiesz, nie wiadomo co jest z lewej, tak, co jest z prawej. O to mi chodzi. A tam jest jakieś niby wzgórze, ale to nie wiem. Pana Giemiecze. Czy topór i miecz? To, już od razu ci powiem, to jest zaznaczone miejsce bitwy przy pierwszym najeździe zwierzę ludzi. To o tym słyszałeś. Zresztą byłeś tutaj, szukając, nie wiem, już nie pamiętam, po co tu byłeś. O, coś tam miałem. Coś tam miałeś tutaj, coś tam tutaj szukałeś, już nie pamiętam co. Na którymś nagraniu to jest na sesji. No, w każdym razie to nie jest tego ostatniego najazdu, tylko poprzedniego. Tutaj zginął ten jeden z von Burgów. Dobra, no to generalnie rzecz biorąc, nie wiem, czy ta skrzynka w ogóle nam jest do czegoś potrzebna. Ja bym zwinął tą mapę do kieszeni. Tam, bo tam te resztę pergaminów nie miało żadnych zapisków. Nie były zapisane. Nie było nic zapisane, okej. Okay. Ani pióra, ani koła, może ani żadne pergaminy ci nie przydadzą, myślę. Boże, te szmaty na bandaże jeszcze. ale one są takie lepsze, te jakieś, te ubranka, tak? Wiesz co, no... takie trochę... no, może faktycznie troszkę lepsze. Mhm. Ale nic cudownego, nic, że coś, co by miało, nie wiem, jaką wartość. Mhm. No i też... nie jest to nowe, no nie? Jest to, nosi ślady użytkowania, że tak powiem. No, to bym tą resztę w tej skrzyneczce przymknął. No bo po co nam to?
No i co? Skrzyneczka na miejscu i niby nigdy nic wychodzimy, nie? A jak ty chcesz wychodzić? No, powiemy im, że nic tu nie macie i idziemy sobie stąd, nie? Nie no, żartuję oczywiście. Trzeba jakoś zaczekać, powiedzmy, do wieczora. No bo inaczej stąd nie wyruszymy. Kurde, no chyba tak, nie wiem, bo... Ani piwnicą, ani górą. Napchać się w 14 chłopa to jest bez sensu. No. To musimy spróbować zaczekać do wieczora i ewentualnie, jeżeli ich nie było teraz, do tej jakiejś tam godziny, to może jutro do tego południa też ich nie będzie. Może też się okaże, że jutro rano wyjdą i wrócą za kilka godzin. No, to też jest jakaś myśl, szczerze mówiąc. Możemy w ten sposób jeszcze spróbować zaryzykować i przeczekać ten czas. Tak czy inaczej, na razie na pewno siedzimy i czekamy na wieczór. I zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Tak. Taka decyzja, no, to czekamy, dobra. Czekamy, póki co czekamy. Mhm. Dobrze, no to siedzicie w tej piwnicy. Co jakiś czas słyszycie odgłosy świadczące o tym, że gobliny nadal są. Nie, że sobie odeszły. No i tak mija. Mija godzina za godziną. Na szczęście nie wykazują jakichś specjalnego zainteresowania domem. Oprócz tej wizyty po otwarciu skrzynki tego jednego, nie wszedł żaden goblin do środka. Także w miarę nawet się uspokoiliście i wygląda na to, że spokojnie doczekacie do nocy. Dobra. No to jeśli nie macie zamiaru przedsięwziąć żadnych kroków, no to noc czy wieczór się zbliża. Teraz słyszycie, że coś, jakiś tam ruch słyszycie na zewnątrz. No i po chwili znowu zapada cisza. A myślę, tą skrzynkę znaleźli tutaj w tym domu, nie? No. Jakoś daleko od tego włazu? No w innym pomieszczeniu. Myślałem, żeby ją odstawić na miejsce, nie? No ale to nic, czekamy dalej. No i jest jakoś w ogóle, jest mniejszy ruch niż przez dzień? No jest cicho. Jest cicho, ale w ogóle cicho, także nie słychać w ogóle nikogo? Tak. Ja bym chciał wyjrzeć. Przez, no na razie tylko głową. Zobaczyć, czy tam coś widzę, jakieś palące się ognisko. Jakieś światło stamtąd. No jest, nie, okay. Nie widać. A. Okej, no to chciałbym wyjść i znów podejść do tego okna. Dobra, wychodzisz, podchodzisz ostrożnie do okna i goblinów nie widać. O! No to wracam do Gnordoga i mówię mu, że chyba sobie poszli. To ciekawe. Okej, no to co, no to... Gnordogu, zanim jeszcze coś przedsięwziecie, czujesz, tak jak ci wspominałem, rano poczułeś się trochę źle. Teraz po tych kilku godzinach robi się to bardziej takie konkretne. Generalnie to wszystko koncentruje się gdzieś, jak to się mówi ładnie, w trzewiach twoich, czyli w żołądku, gdzieś tam. Gorączkę już zaczynasz czuć, czyli
no, jest tak, tak średnio się czujesz. I no, zaczyna się skręcać, się zaczyna jelita, tak się, no, tak, tak spróbuj sobie wyobrazić ból brzucha, ból taki, taki, no. Nie wiadomo, ale, ale bywały takie sytuacje, że cię coś tam dopadło, to podobnie to wyglądało. No okej, okay. No trudno. Tak czy inaczej, trzeba się najszybciej, jak najszybciej się stąd wydostać. Jeżeli ich tu nie ma, no to może próbujemy, co? Wyjść. Mhm, myślę, że to dobry pomysł. Jestem w stanie się ruszać. Tak, tak, nie, no aż tak źle nie jest. Przynajmniej na razie. Okej, okay. Czyli gorączka, bóle brzucha. No fajnie. No co, wychodzimy którym wyjściem? Tym od placu, nie? Spróbujmy wyjść tym od nie tym, którym wchodziliśmy, tylko tym drugim. Tym żółtym. Tym żółtym? Ja myślę, a no, dobra, chodźmy żółtym. Wchodziliśmy którym? Ten, no, wchodziliście żółtym. Dobra, to nie. Tym? To aha, no, mi chodziło, że tym drugim. No to idziemy tym drugim, to jest krecha. Chodźmy tym drugim. No, czyli przez kuchnię, okej. Okay. Mhm. Dobra, wychodzicie na zewnątrz. No, jest już dawno po zachodzie, już jest widać gwiazdy, ciemno dosyć. No i nie widać goblinów. To co, nie słychać też goblinów. Na zachód i wzdłuż jeziora, do Freidenbadu, czy gdzie? Czy na mokradła. Możemy w sumie iść, wiesz co, no ty się źle czujesz, możemy wracać do Freidenbadu, jak uważasz. Jeżeli nie jesteś w stanie, możemy jak najbardziej wrócić. Znaczy na razie jeszcze chodzę, jeszcze się ruszam i ten, najwyżej za nie mogę. Tak czy inaczej w ogóle opuśćmy na razie ruiny. No opuśćmy ruiny, dokładnie. Tylko pytanie, w którym kierunku? W las czy w jezioro? Chodźmy tak jak przyszliśmy. Na północ. Dokładnie, no, tak jak przyszliśmy. Okej. Okay. To idziemy na północ. Dobra. Znaczy, jak daleko? No. Znaczy, my chcemy wyjść po prostu za mury, zobaczyć, czy jest bezpiecznie dookoła. O. Jasne. No dobra, no to wychodzicie. No i w najbliższej okolicy nie widać żadnych ruchów. Mhm. Dobra. No to słuchaj, no to co? Chodźmy na to mokradło jednak, może co? Okej, okay, chyba że jeszcze przeszukujemy tutaj resztę budynków. Ja bym już się nie bawił przeszukiwanie tych budynków, chociaż ile tam nam zostało? Raz, dwa, trzy. No trzy budynki, no tylko jeden przeszukaliśmy, no a jak już tu jesteśmy. A drewniane są zrzucone, nie? Zwalone. No. No to chociaż ten jeden murowany spróbujmy jednak. Przynajmniej. No to ten murowany jeszcze chodźmy przeszukać, bo to jednak... Dobra, to ty idź przeszukuj, a ja stanę w bramie mniej więcej na czatach. Dobra, to możemy tak zrobić. Okej. Okay. No dobra, no to jak chcesz przeszukać, no to wiadomo, percepcja. Ja mogę dawać tutaj przerzucenie percepcji, zamiast wchodzić w kartę znowu? No możesz pewnie. Chyba po prostu wyświetli nowy ten, o. No. No dobra. No widzisz, czasem ci te rzuty wychodzą, nawet serie rzutów ci wychodzą. Wychodzi. No. Dobrze, no ten mniejszy budynek wygląda na to, że kiedyś był kuźnią. To prawda, nie ma już żadnych narzędzi, no ale palenisko, resztki paleniska, no wygląda na kuźnię. No niestety... Przeszukiwane było już najwyraźniej tyle razy, że wszystko, co miało jakąkolwiek wartość, czy mogło się do czegokolwiek przydać, zostało już dawno zabrane. Także, no, nie znajdujesz niczego, co miałoby jakąkolwiek wartość, jakąkolwiek użyteczność. Okej. Dobra, no to wracam do Gnordoga. No i co, Gnordogu, co zdecydowałeś, gdzie ruszamy?
No na południe, no ale ha, tylko już jest noc, tak? Noc. Gwiazdeczki świecą. Mhm. Może idźmy do tej piwnicy, prześpijmy się tam i tyle. Nie, bo rano jak wstaniesz, to może się okazać, że jesteś pełen goblinów na sobie. więc ja bym wyruszył stąd gdziekolwiek. A macie, tak, czy tak spytam z ciekawości, coś do biwakowania? Właśnie tak ktoś mówił, że ma. Było, tak, mhm. tak. Mieliśmy tego tarpa przecież. Mhm. Tak. Ty okay. Miałeś tarpa, ja miałem też coś. Mamy do dyspozycji ewentualne do biwakowania. Dobra, poza tym to co prawda noce już są zimne, ale no nie, to jeszcze nie jest zima, więc jesteście w stanie. Okej, kresiwo, ty masz tarpa i... Nawet sklecić, no. Nawet jakbyście nie mieli, to jesteście w stanie sklecić z gałęzi, nawet jakiś szałas, to przeżyjcie bez problemu jedną noc. Tutaj nie ma... nie ma zagrożenia, że tak powiem, z tej strony. Dobrze, no czyli? Czyli ja bym szedł w kierunku tych mokradeł. I ponieważ tam podejrzewam, już dalej jest las, tak? Tak, tak, tak. Tak. Od ruin? Tak, jeszcze trochę lasu jest. Potem, jak pamiętasz, między tymi mokradłami a lasem było trochę przestrzeni wolnej, takich pól, łąk, znaczy się, nie pól, tam, gdzie miała miejsce ta bitwa, ale lasu jest kawałek, także. No, tak chciałem w sumie zapytać, czy jestem w stanie ocenić, jakim językiem jest napisane to na tej mapce? Nie widziałeś takiego języka nigdy. Nie widziałem takiego języka nigdy. Okay. Nawet w sumie nawet do końca nie jesteś pewien, że to jest język. Aha. Po prostu nie widziałeś takich znaczków nigdy. Okej. Rozumiem. No dobra. No to idziemy. Ja bym tak doszedł na skraj lasu. No. Nie? Myślę, że okej. Okay. No i na tym skraju lasu się rozbił. Mhm. No dobra, no to jasne, nie ma problemu. Chcecie się, nie wiem, jakoś w jakieś konkretne miejsce wybrać, czy obojętne? No nie znamy terenu tak dokładnie, więc myślę, że tak bliżej, znaczy nie, właśnie nie bliżej jeziora, tylko bliżej tutaj wschodu. No oczywiście nie będziemy biegali po 500 metrów w lewo i w prawo, mhm. tylko tak, żebyśmy nie byli na jakimś tam przestrzale koło jakiejś tam ścieżki, powiedzmy, tak? Mhm. Koło takiego wydeptanego jakiegoś przez kogoś. Dobrze, rozumiem. Próbujemy znaleźć takie miejsce mniej używane. No dobra, no teraz tak, to... W zasadzie to wszystkie te miejsca są nieużywane, czy mało używane. No, oczywiście jakaś tam ścieżka przez zwierzęta wydeptana co jakiś czas się znajduje, no to normalne, jak to w lesie. Ale specjalnie zaludniony to jest teren, to ten teren nie jest, więc bez problemu możecie znaleźć takie ustronne, powiedzmy, miejsce i co? Tam się chcecie, rozumiem, rozbić. No, czy tam rozłożyć, powiedzmy. Mhm. I dla ciebie, Gnordogu, mam złe wiadomości. No. Ponieważ choroba się rozwinęła w tak zwaną sraczkę. Także spędzasz najbliższe chwile w krzakach, kiedy Dolenrok rozkłada wasz nocleg. Ja z tobą nie śpię. No. Dzisiaj jeden musi z nas czatować. Ja chyba dzisiaj nie zasnę. Ty będziesz miał czas na przemyślenie swojego życia. Tak. Bo to wygląda na... Jak? Na dosyć sporą taką, że tak powiem, sraczkę. Poza tym... Jak to mówią? Jak nie goblin, to sraczka. No, poza tym ta gorączka, no jest, nie czujesz się dobrze w tej chwili. No, nie jest to tak, że umierasz i nie jesteś w stanie funkcjonować, no, oprócz tego, że musisz gonić w krzaki co jakiś czas, no to przewidujesz, że jak to potrwa dłużej, no to będziesz osłabiony. Wiadomo, że to nie jest, nie skończy się niczym. Mają piękne liście.
Akurat to w okolicy są same iglaki. Nie no, nie no, nie, aż taki to nie będę. Taka pro... No nic, no. Do Lenroka po liście. No, w sumie macie doświadczenie, szukaliście siana, bondaży, to możecie szukać liści. Masz bondaże. No. Przewidzieliśmy coś. No to dobra, ja robię swoje, a on swoje. Dokładnie. Ja na razie tatuję. No ciężko, w zasadzie to ciężko mówić o tym, że się gdzieś ukrywasz, bo cię słychać z pewnej odległości i czuć też zresztą. Bez gadania. No. Czy wabisz jakąś zwierzynę? No albo odstraszy. No chyba nic. Chyba im było nasrać do piwnicy. No, gdybyście tam zostali, to by nie było wyjścia. A ciekawe co by było, tak teraz się zastanawiam, ciekawe co by było, jakbyście zostali, i gobliny też zostały. Czy by poczuły? Czy by nie poczuły? Chyba by nie poczuły. Uciekły, czy co by robiły? No, nie, chyba by. Chyba ale gobliny coś uwagi. Mają, no nie? Z węchem. Co mają? Wiem, że też gobliny do innych ras, czy do czegoś coś było, że gobliny z węchem, że reagowały na coś, że ma... Czy kurde, coś mi się kojarzy, no? Nie bardzo pamiętam coś takiego. Albo na krasnoludów, albo na elfów, albo na coś było, że coś z zapachem jest nie tak. Tak? Dlaczego? Ja sprawdzę. No, sprawdź, bo było coś takiego, że one coś miały z tym zapachem. To w sumie tak mi się przypomniało. No nie, tutaj w podręczniku nie ma nic, ale w podręczniku jest 5 linijek na temat tego, więc ciężko powiedzieć, żeby to było bardzo wyczerpująca informacja. Nie przypominam sobie, szczerze mówiąc, ale nie mówię, że tak nie jest, bo nie pamiętam. No dobra, mniejsza z tym. Czyli co, macie zamiar tutaj spędzić noc? No, do Lenrog niech się śmiało kładzie. I rano będzie ci dalej działać. Dobra, no to zakładam, że to Lenrog na pewno, a Gnordok to nie wiem jak to zrobisz, bo coś tam zjecie, prawda? Oczywiście. Ze smakiem albo z niesmakiem. No. To tam sobie odpiszcie, no i dobra. No i nie, właśnie. Nie ma tylko... I właśnie, no i co ten? Jak to macie zamiar zrobić? Przez noc. A jak jaś? No przez noc? No ja po prostu próbuję się... Znaczy no próbuję pełnić służbę. Nie wiem jak z moją siłą, nie? I jak bardzo jestem osłabiony. Czy będę czuł na przykład... Może wypocznij. Ja może coś, nie? No, na razie wiesz, na razie to jest... Początek, bo teraz się dopiero zaczęło gonić, więc jeszcze nie jest jakoś tragicznie, natomiast zdajesz sobie sprawę z tego, no bo nie żyjesz na tym świecie zbyt krótko, więc wiesz, że jak to potrwa dłużej, no to na pewno będziesz osłabiony, odwodniony, no nie, to no to jest, to wiesz po prostu, no. Mhm. Jak to potrwa, pytanie co to jest, jak długo to potrwa, bo tego nie wiesz, jak długo to potrwa. Jak to potrwa... Do rana i koniec, to będzie spoko, ale jak to potrwa dłużej, to może być, nie musi być troszkę bardziej kłopotliwe. No to może posiedź teraz Gnordogu, coś tam, a później jak będziesz osłabiony, to już ja będę na warcie czekał. Dobrze. No to tak, czyli tak się dzielicie. Ty idziesz na wartę, a Dolenrok w kimono uderzy. No i cóż, no nie jest to Gnordogu specjalnie komfortowa warta, no bo jednak co jakiś czas musisz się udać w wiadome miejsce i dokonać wiadomych czynności. Ale... Czego to krasnolud nie jest w stanie przeżyć? Wszystko praktycznie jest w stanie przeżyć. Także jakoś sobie radzisz.
No, no jak się będę zaczynał coraz gorzej czuć, no to po prostu zmiana bardzo. Znaczy tak, no do północy nie jest jeszcze źle. Jesteście po odpoczynku we Freiderbadzie. Także tutaj te wcześniejszy wysiłek, powiedzmy, już nie daje się wam we znaki. No, ale im dalej, no to tym jednak już gorzej się czujesz. Nie jest to specjalnie... Znaczy tak, w pewnym momencie już stwierdzasz, że jest jeszcze już po północy, ale jeszcze tak, jeszcze głęboka dosyć noc. Stwierdzasz, że już twoja warta trochę przestaje mieć sens, bo już mało jesteś w stanie dostrzec i zarejestrować. Jednak daje ci się we znaki twój stan. No to budzę po prostu Dolan Rocka, no i mówię, że już nie dam rady dłużej. No albo tu zostajemy, albo wracamy do Freiderbadu, bo muszę się, tak powiem, wyleczyć, muszę wyzdrowieć, bo się czuję coraz gorzej. Nie wiadomo, czy nie będę rano jeszcze gorszy. Nie ma sensu. Możemy zostać no do rana. No i zobaczymy, jak będzie twój stan, no chyba, że jest naprawdę tak źle, to wracamy nocą. Jak będzie, nie, zostajemy do rana. Okej. Okay. Ja się spróbuję przespać, no a rano podejmiemy decyzję. Dobra, okej. Okay. No to ja idę w takim razie na wartę. No tak, Gnordogu, jednak zmęczenie bierze górę i zasypiasz dosyć szybko. A Dolerog, no to co, no to obserwujesz okolice, no bo co innego można na warcie robić. I rzuć na percepcję. W pewnym momencie, już po krótkim czasie, kiedy zacząłeś wartę, zauważasz w pewnej odległości grupkę goblinów. Ewidentnie to są gobliny. Widzisz je na tle otwartej przestrzeni, w blasku gwiazd, księżyca też trochę. Kilka goblinów idzie w kierunku południowo-zachodnim, tak w stronę tych mokradeł, tak jakby. No bo mniej więcej wiesz, gdzie te mokradła są. Ale za nami, znaczy w naszą stronę nikt nie idzie. Nie. W naszą stronę nikt nie idzie, okej. Okay. Są w pewnej odległości, kilkadziesiąt metrów od was. Jaka to jest mniej więcej grupa? Jak liczna? Tak. 6-7 sztuk. Okej. Jaka jest teraz pora gdzieś? No już ranek powoli się zbliża, ale jeszcze jest ciemno, to jest jeszcze noc. Dobra. Jeszcze ptaki nie zaczęły śpiewać. No jeszcze to nie jest zima, więc ptaki jeszcze tam może są. Od jakiego czasu Gnordok śpi? Godzinkę mniej więcej. Może trochę krócej. Dobra, to nie będę go budził. No nic, śledzę ich wzrokiem dalej. Po prostu. No po kilku minutach powoli ci znikają gdzieś tam między jakimiś chaszczami, krzakami, pojedynczymi drzewkami. Nie zmieniają kierunku, cały czas idą w tę samą stronę. Okej. Stronę mokradeł cały czas, tak? Tak to wygląda. Dobra. Rozglądam się jeszcze po okolicy, czy czegoś nie widzę. Innej grupy goblinów gdzieś. No nie. Oprócz tego tej grupki nie dostrzegasz.
Dobra. No to nic, no to czekam. Czekam na wardzie. Dobra. Okej. Poza tym jednym zdarzeniem już do rana się nic interesującego nie wydarza. A No. jeszcze takie pytanie, czy byłem w stanie rozpoznać, czy to była ta grupa, która była tutaj w gospodarstwie? Nie, tego nie wiesz. Okej. No, powoli wstaje ranek, słońce się pojawia. No, właśnie. Dobra. No to budzę Gnordoga. To się budza. Jak tam się czujesz? To Jak tam tak. się czujesz, Gnordogu? Wygląda na to, że przynajmniej na razie rewolucje żołądkowe trochę ustały. Troszkę doskwiera ci jeszcze gorączka, czujesz się lekko osłabiony, ale nie jest to jakoś tak poważne, żebyś się obawiał, że padniesz po drodze gdzieś. No, nie jesteś w pełni sił, ale też nie jesteś umierający. No. No, jest trochę lepiej jak w nocy, więc można No komfortować. okej. Okay. No to dobrze. No, Dobra, no to. od strony mechaniki to będzie po prostu minus 10 do testów. No, ponieważ jesteś osłabiony. Coś się działo w nocy? Wiesz co? Jedna z grupek goblinów przechadzała się kilkadziesiąt metrów stąd w stronę Mokradeł. Taka siedmioosobowa grupka gdzieś. Ciekawe, czy przeszukałem. No. Nocą. To już tak nad ranem, ale no. Więc gdzieś tu cały czas te gobliny krążą. Trzeba będzie uważać. Jesteś na siłach, żeby ruszać tam? No myślę, że spokojnie. Jest Dobra. lepiej niż było, więc myślę, że do przodu. Dobra. No to co? Na południe. To No, ruszajmy. południe, no według mapki, no to sekunda. No tak, na południe. No to na południe, jak na południe, to na południe. Czyli co? Chcecie się dostać na No tutaj Mokradła, tak? jak to się nazywa, to się nie nazywa Delta, tak? Tylko no co uchodzi od wy, o, jak to? Uchodzi rzeczka do jeziora, tak? Dobrze mówię? W dobrym kierunku? Tak, od południa na północ. No. No, dokładnie. I te kamienie, które tutaj są po prawej stronie, to są te kamienie z tym mieczem? Nie. Znaczy nie wiesz, nie, ale nie, to te kamienie z mieczem to są poza martwymi mokradłami, to po pierwsze. To jest tylko zaznaczone, to jest zaznaczenie miejsca bitwy. No No. dobra, no to idziemy mniej więcej, czyli to będzie bliżej jeziora. To będzie gdzieś na obrzeżach południowej części jeziora. No więc tam idziemy. Tak. Chodźmy w tę stronę, dokładnie jak mówisz. Dobra. To będzie gdzieś tu. Tak mi się wydaje. No dobrze. Czyli zwijacie ten obóz swój i ruszacie w kierunku Mokradeł. No, musicie przejść przez właśnie te łąki, zagajniki. Jest to
godzina, dwie godziny mniej więcej drogi. Ale na szczęście komary nie gryzą, bo już prawie zima. No, coś w tym jest. No, dobrze. Słońce w międzyczasie oczywiście się unosi wyżej, podnosi wyżej. I po tych dwóch godzinach, na szczęście bez przygód, czy tej goblinów, docieracie do obszaru okradeł, co jesteście od razu w stanie dostrzec, ponieważ mgła, która zasnuwa całe te mokradła, snuje się właśnie przed wami. Ewidentnie widać, że ten teren jest pokryty jakąś taką właśnie mgłą. Tylko tak. Dolenrog, pytałeś o te wiatry magii tam w gospodarstwie, tam nie było nic podejrzanego, natomiast tutaj zalega taki jak nieraz to widziałeś w lesie, tam gdzie się tylko pano smołę czy takie coś. Tutaj podobnie, we wszelkich zagłębieniach terenu snuje się ten wiatr magii, który przypomina właśnie taką jakąś oplepiającą wszystko maź. Nie, okay. Na pewno nie jest to nic dobrego. Okej. Dobra. I tylko jak dużą połać terenu gdzieś tą... Jestem w stanie to ocenić? No nie, no jak wchodzicie w teren tych mokradeł, czyli po prostu w mgłę, no to tenże wiatr magiczny właśnie jest w zasadzie wszędzie. Generalnie byłeś pewnie, bo to jest jako ten zwiadowca, czy tam przewodnik, czy kto to tam jesteś, to po lasach byłeś często w różnych miejscach i ten wiatr bardzo często właśnie upodobał sobie tak jakby takie tereny, takie podmokłe, grząskie tereny. Niekoniecznie musi to od razu oznaczać, że tam jest tabun, nie wiem, ożywieńców czy czegoś tam, no nie? Czy jakiegoś chaosu. Natomiast wiadomo, że nie oznacza to niczego dobrego, być może no, na takich mokradłach żyją różne stworzenia, prawda? Mówiąc ogólnie. No. Okej. No, i dobrze. Jak się zagłębiacie jak wchodzicie w głąb tego terenu, ta mgła taka was otula, otacza. Nawet słońce wydaje się, że świeci słabiej i takim chorobliwym światłem. Odgłosy świata, jakieś ptaki czy coś, wydają się przytłumione. Nieprzyjemne miejsce, bardzo nieprzyjemne miejsce. Nie wiem, czy mam muzykę odpowiednią do tego. No dobra. No i co? Macie jakiś plan? Chyba pójdziemy dalej. Jesteśmy dokładnie w którym tym miejscu teraz? No jak szliście na południe od tego lasu, no to mniej więcej tu. Okej. Wyciągam tą mapkę. I staram się... No, mniej więcej udać w to miejsce właśnie, szukać tego miejsca. Ja sobie też muszę tę mapkę otworzyć. No dobra. Tylko tak. To nie jest takie
takie proste i oczywiste, ponieważ mokradła no to są mokradła. Wszędzie, ale, albo są, jest jakiś fragment bagniska, którego się no, można nie przekroczyć, więc będziecie musieli omijać. Jakieś odnogi rzeczki też co rusz gdzieś tam płyną, także nie da się poruszać w linii prostej, więc śledzenie, znaczy odnajdywanie miejsc to może być trochę utrudnione. I może zająć dużo czasu, no bo będziecie musieli nadkładać drogi, żeby się poruszać w tym kierunku, którym chcecie, prawda? No. Dajcie mi chwilkę, minutkę. Mam jakiś problem techniczny. Okay. Z monitorem coś. Dobra. No to ja też zaraz przyjdę. No wykorzystam sytuację. Halo? Halo, halo, halo? Dobra, jestem. Usunięty problem? No, powiem ci, że nie wiem, czy stało. Po prostu monitor stwierdził, że wziął sobie gaz. No, ale wypięcie HDMI, wpięcie jeszcze raz i działa. Nie wiem, co mu się tam... Czy karta coś powariowała, czy jakieś małe gdzieś przepięcie czegoś. Nie wiem, dziwna sytuacja. No dobra. To jesteśmy wszyscy? Grześka nie ma. Jestem. Okej. Dobra. To tak jak mówiłem, żeby móc się przemieszczać tutaj, no to musicie kluczyć. Także
poruszacie się dosyć powoli. Raz, że teren jest bardzo nieprzyjazny, dwa, że no tak jak mówię, co rusz albo bagnisko, albo jakaś odnoga rzeczki, która no, wymaga ominięcia i zmiany kierunku. W pewnym momencie dostrzegacie gdzieś między tymi no, drzewami, to specjalnie lasem nie można nazwać, no ale jakieś tam poskręcone, powyginane drzewa tutaj rosną, czy też butwieją. Dostrzegacie grupkę goblinów, którzy was nie widzą, tak jakoś podchodzą do was, podchodzicie do nich od ich strony, takie, że was nie widzą. Dosłownie cztery gobliny wyglądają na to, że no, kluczą, jakby czegoś szukali, albo no nie wiem, no ciężko zinterpretować to, co robią. Rozglądają się, też kluczą, też właśnie zmieniają kierunek, żeby ominąć jakieś przeszkody. Natomiast no, wyjdziecie na zachód, a oni w sumie no, nie, dokładnie nie wiecie, której. Zauważyliście ich od waszej strony, od południowej strony, no i nie wiecie, gdzie idą, w którą stronę. A jak wychylimy głowę, to widzimy ich więcej, czy tylko tych czterech? Czy mają jakiś towarzyszy jeszcze dookoła, gdzieś tam, dali, czy nie. Tylko tych czterech i koniec? Czterech, jak się przyglądaliście trochę dokładniej, to przedstawiają sobą dosyć żałosny widok, pooblepiani błotem. Wy też nie jesteście czyści, ale oni są oblepieni błotem od stóp do głów. No i wędrują, jeśli można nazwać to wędrówką. Co? Robimy czterech mniej? No może pójdziemy, zobaczymy, co będą robić. Poczekamy. Mhm. No to... Zostajemy na razie w miejscu. Aha. No czekamy. Jeśli chcecie ich śledzić, no to będzie trzeba... skradanie, no nie? Ale jeśli jesteście w miejscu, to nie. Z tym, że jeśli zostaniecie w miejscu, to po prostu za chwilę wam zniknął z oczu za którymś tam krzakiem, zakrętem, drzewem, czymkolwiek. Bo tak jak mówię, nie idą w waszym kierunku, tylko gdzieś tam. Nie wiadomo w zasadzie gdzie. No to nic, no ja bym czekał w sumie. Póki co. Dobrze, no to w takim razie po chwili znikają. Słyszycie jeszcze przez jakiś czas mlaskające odgłosy błocka, które tam rozchlapują. No ale po chwili, po jakimś czasie to też ucicha. No okej, okay, a tak mniej więcej według tej mapy, w ogóle tak, jesteśmy teraz gdzie? Tu, gdzie to niebieskie, czy gdzieś już dalej? No już dalej, no bo w tym miejscu weszliście na mokradła, a teraz jesteście gdzieś dalej. Dobra. No to według tej mapy staramy się, znaczy według mapy, no nie według mapy, tylko według terenu i przestrzeni, w której się znajdujemy. No fajnie by było być gdzieś blisko linii brzegowej jeziora, nie? Tej południowej. Bo mniej więcej tak mapa pokazywała, więc... No musimy mieć w zasięgu rzeczkę dopływającą, nie? Czyli musimy się udawać cały czas na zachód. Znaczy no to miejsce było dość trochę od rzeki, nie? Jak tak... No trochę od rzeki, mniej więcej... dlatego tu gdzie wchodziliśmy, to po prostu tuptamy sobie na zachód, w kierunku rzeki. Ja bym poszedł do tego miejsca, gdzie wpływa rzeka. Mhm. I od tego miejsca zaczął iść na południe i na wschód. Dobra. Jakim południowy wschód i tam gdzieś poszukać. Rzeka. Dobra, no nie ma problemu. Od takiego punktu jednego zacząć i ten, bo tak kluczyć możemy, wiesz, ciągle. Znajdźmy jakiś punkt,
właśnie to ten wpływ rzeki do jeziora i południowy wschód i tam będziemy szukać. Okej, okay, no czyli najpierw idziemy do jeziora i do rzeki. No najpierw do rzeki i do jeziora. To do jeziora i do rzeki, czy do rzeki i do jeziora? Bo w którym kierunku idziecie? Chcecie iść? Obojętne, co najpierw spotkamy. To chodźmy najpierw w stronę jeziora, tak żeby po prostu znaleźć rzekę później. Dobrze. No dobra, to tak jak mówię, wymaga to kluczenia i zmiany kierunku cały czas, więc ciężko nawet powiedzieć w końcu, w którą stronę idziecie tak do końca. No staracie się utrzymać kierunek, tak żeby dojść no tam, gdzie chcecie dojść. Najgorsze są te, już weszliście jeszcze głębiej w te mokradła, najgorsze w zasadzie są te chyba od nogi, albo od nogi rzeczki, albo jakieś strumyki, ponieważ przez ten teren mokry, podmokły, w zasadzie jeśli da się jeszcze przeskoczyć, to pół biedy, ale najczęściej się nie da przeskoczyć, bo chociaż są małe, to jednak to jest bardzo błotniste. Więc nie raz i nie dwa musicie się wycofać i poszukać innego przejścia, żeby się przedostać dalej. No i właśnie trafiliście na coś, na taką przeszkodę, gdzie dwie odnogi spotykają się razem, więc tworzą takie rozlewisko, którego na pewno nie da się przejść. I teraz problem w tym, że chcąc się wycofać, no stracicie dobre pół godziny. Żeby przejść dalej, no to przez to rozlewisko nie przejdziecie. Możecie spróbować przez którąś odnogę. Z tym, że no wymaga to odnalezienia miejsca, gdzie można po jakichś kępach, czy gałęziach, czy powalonych drzewach poprzeskakiwać. Co może skutkować oczywiście wpadnięciem i wpadnięciem do bagna tak naprawdę. Ja bym wrócił i obszedł to dookoła. Aż tak myślę. Dobra. No to nic, no to w takim razie idziecie z powrotem. No a pytanie takie teraz szybciutko, moje samopoczucie, jaka jest zmiana? Zmiany specjalnej nie ma, ale no dajesz radę. Jesteś twardy krasnolud. Na szczęście jakoś cię nie goni bardzo, w ogóle nie goni cię w krzaki, więc przynajmniej na razie. Więc no dajesz radę. Natomiast nadal jesteś w nie najlepszej kondycji, no osłabiony i... No i gorączka nadal ci troszkę doskwiera. Czyli nie jest dobrze, ale nie jest też tragicznie. No dobra. Wracacie, tracąc znowu kolejny czas. W zasadzie ta podróż składa się cały czas ze straty czasu. No bo co chcesz zrobić, ponieważ bagna to bagna, nie? Czy mokradła to mokradła. Losowo w zasadzie wybieracie drogę, która wam wydaje się lepsza, że was doprowadzi, ominie tę przeszkodę i poprowadzi was dalej. I w pewnym momencie, jak już obraliście tą nową trasę, słyszycie jakieś odgłosy, takie mlaskające kroki gdzieś dosyć niedaleko. No jesteście w takim coś w rodzaju zagajnika. W zasadzie tutaj wszędzie są, rosną jakieś, czy tam butwieją jakieś drzewa, więc można powiedzieć, że to taki prawie że las. Więc widoczność też jeszcze jest zamglone wszystko, więc widoczność nie jest specjalnie dobra. Ale no akurat w kierunku, dobiegają te kroki w kierunku, z kierunku, w którym idziecie.
To są kroki jednego osobnika, czy... Raczej nie. Raczej jest ich więcej. Dobra. To co, zatrzymujemy się? Czekamy? No, to padałoby, no. No to zatrzymujemy się i czekamy. W sumie tak, tak. Pan nadejdzie i ja przygotowuję miecz już. Tak, a ja ten tak zwany to. No dobrze. Skoro tak, no to tak. Kroki wygląda na to, że nie zmierzają bezpośrednio na was. Tak jakby troszkę obchodząc was bokiem. I zauważacie między tymi drzewami i zaroślami w odległości kilkunastu metrów grupkę kilku goblinów. Nie wiecie, czy to są ci sami, co wcześniej. Którzy, no tak jak mówiłem, tak jak słyszeliście, że troszkę was omijają, więc nie idą bezpośrednio. Nawet was nie zauważyli. Mhm. I jak już mają zniknąć gdzieś tam w tych zaroślach, macie już nawet zamiar wędrować dalej, nagle słyszycie też stamtąd taki niski chargot. Jak jakiś duży pies warczy, charkocze, coś takiego, ale to brzmi jeszcze tak bardziej złowieszczo. Widzicie, że gobliny się zatrzymują. No, mów. Czy ja znam ten odgłos? No, brzmi podobnie jak jakiś duży pies, ale nie do końca. Ja mogę to porównać do goblinów, które jeździły wtedy na tych wilkach? Podobne odgłosy te wilki wydawały, ale to też nie do końca to. Okay. Ten brzmi bardziej taki... Jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej, no. O, można tak powiedzieć. Gobliny też chyba go usłyszały, zatrzymują się, rozglądają się. I po chwili, to po kilku sekundach takiego zawahania, słyszycie przerażone ich krzyki i zza krzaków wypada kilka, można je wstępnie do wilków porównać, natomiast wyglądają tak jakby gniły, ciało odpadało od kości. Rozrzucają wokół siebie przy skoku fragmenty swojej sierści i swojego ciała. Warkot i ich charczenie się nasiliło. Trzy osobniki rzucają się na gobliny. Dosłownie trwa to kilkanaście sekund. Krzyki przerażenia i bólu goblinów po chwili milkną. I wilki, jeśli można je tak nazwać, czy może kiedyś były wilkami, spokojnie zaczynają się posilać na truchłach goblinów. No to korzystając z okazji, że mają odwróconą uwagę, no właśnie, próbujemy ruszamy dalej. Mhm. Dobrze. A rzuć na skradanie. Ojej. Ty masz jeszcze Gnordogu minus 10. Rzucać nie musimy już. Na pewno chcesz to zobaczyć? Dobra. Minus 5 ty masz? No bo do każdego testu ma minus 10, a moje składanie jest równe 5. To ile mi mogło być? Jeszcze masz zbroję, na zbroję minus 10. Czyli ty i tak nie masz szans powodzenia. Jeśli stosujemy to, że 5% zawsze jest udane, to jakaś tam szansa jest. Nie wiem jeszcze, czy będziemy to stosować, czy nie. A dole rok rzuć też. W lesie, czy... W lesie niech będzie. To niby taki nie las, ale niech będzie. No.
Powoli odchodzicie, starając się zachować ciszę. No ale oczywiście, jak krasnolud w lesie potrafi zachować ciszę? No, wlazł w jakąś gałąź, strzeliło. Przerażeni zerkacie w tył. Słyszycie warczenie jednego z tych filków. Ale na szczęście dla was postanowił najwyraźniej, że lepszy goblin w garści niż elf na dachu. Także nie rzucił się żaden w waszym kierunku. Dobra. No i po chwili, po kilkunastu krokach znikają oni z waszego widoku. Ja tylko macham głową z politowaniem, patrząc na kradającego się krasnoluda. Pokazuję mu język. No dobrze. Lepsza, to wyjdzie. Lepsza nadepnięta gałąź niż straczka na mokradła. Dobra. Moglibyśmy uciec od siebie. No dobra. Jako, że jak już kilka razy wspominałem, musicie kluczyć i zawracać, no to bardzo powoli poruszacie. Już wygląda na to, sądząc po tym, że troszeczkę wyżej jest słońce na niebie, wygląda, że zbliża się południe. Co prawda świeci tak, jak świeciło, czyli jakoś tak słabo i blado, no ale jest wyżej na niebie. No i cóż, docieracie do no, do wybrzeża jeziora, bo tak szliście, nie? Dobrze pamiętam? Czy się już zdążyłem zgubić? No. I skręcacie na lewo, tak? Znaczy, no tak. To znaczy, akurat brzeg tutaj wygląda tak samo, tak jak cała reszta tych mokradał, czyli jest błotnisto, bagiennie i też nie będzie to spacer po plaży. Niestety. No ale już macie przynajmniej jakoś kierunek określony. Także idziecie na ten zachód. No i docieracie do, po jakimś czasie oczywiście dłuższym, docieracie do ujścia strumienia rzeczki do jeziora. No i to jest to, co nas tutaj sprowadziło. Dobra. No to z tego miejsca... chcemy ruszyć, bo jesteśmy to w stanie w sumie ocenić. Chcemy ruszyć na południowy wschód. I w stronę tej górki. Stronę tej, nie wiem, czy to jest górka. No, widzimy tam jakąś górkę w tamtą stronę, bądź. No, nie bardzo. Ale nie na, bardzo. Na mapie to wygląda, to jest to, można odczytać jako górkę. Można odczytać jako górkę, można odczytać jako, nie wiem, kamień, można odczytać jako drzewko, jak jakieś przygięte na przykład. No, możesz odczytać jak chcesz, no nie wiesz, co autor miał na myśli, tak naprawdę. To odczytuję jako po prostu jakiś znak szczególny. No, o, można to odczytać właśnie jako jakiś znak szczególny, czemu nie? Jakiś drogowskaz czy cokolwiek. I co? No, aha, i chcecie iść na południowy wschód, tak? Wschód, tak. Dokładnie, chcesz iść na południowy wschód? W jakiej odległości mniej więcej od tej rzeczki? Co? No bo pytam się Dolenroka, w jakiej odległości mniej więcej idziemy? Czy przy samym brzegiem rzeki, czy nie wiem. 15 nie, no nie, 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 no ja bym się kierował, jak spojrzysz na tą papkę. No. To odbijasz tak typowo na południowy wschód, tak palnie na południowy wschód, nie idąc brzegiem. Tylko ja bym tak odbił po prostu, no, z tego miejsca na południowy wschód odbić, iść w tę stronę i szukać znaku szczególnego. Okej. Okay. Jakimś tam obrębie, nie? A tak zwaną skuśkę. No i szukać czegoś, jakiegoś znaku w terenie, czegoś, jakiegoś, nie wiem, drzewa, kamienia. Czegoś,
coś się może różnić. Tak, dokładnie. Coś, co może być takim właśnie znakiem. Mhm. No dobrze. To oczywiście będzie, jak już nadmieniałem, wymagało kluczenia, zawracania i tak dalej. Ale dobrze, ale ruszacie na południowy wschód. No i co? No i niestety tutaj teren jest jeszcze bardziej podmokły i bagnisty. Także często poruszacie się po prostu skacząc z kępy na kępę jakiejś trawy, czy ze zwalonego drzewa na zwalone drzewo. No już nie ma innego wyjścia momentami. Właśnie, jak to chcecie zrobić? No bo co, bo do jakiegoś momentu chcecie iść do... Jak nie zobaczycie niczego, to co? Znaczy idziemy... ja bym próbował iść tak długo w miarę, jak żebyśmy nie usłyszeli tych wilków. Przede wszystkim. Bo one mogą gdzieś tutaj po lewej stronie być, naszej lewej stronie, jak teraz idziemy na południe. No i tak jak mówię, no szukamy takiego szczególnego znaku jakiegoś. Wiadomo, że w tych zaroślach to ciężko będzie cokolwiek takiego znaleźć. No. Ale ja po prostu idę tak na południowy wschód. W odległości, tak jak na początku chciałem, gdzieś tak około 10 metrów od brzegu rzeki. I tak sobie to spróbuję. Tak będę próbował szukać. Ja będę szukał jakiegoś kamienia lub jakiejś, nie wiem, jakiejś jaskini. Może to jest coś odnośnie, coś a la jaskinia, jakieś wejście do jakichś podziemi czy cokolwiek innego. Więc czegoś takiego będę szukał. Mhm. Czy... no? Jeszcze tak, bo tutaj przez te warunki na mokradłach mamy dość ograniczone pole widzenia. No raczej tak, no jest mgła, jest zarośla, krzaki, drzewa jednak są, no, generalnie tak. Okej. Okay. Czyli co, idziecie tak wzdłuż tej rzeki w zasadzie, tak? Rzeczki, no nie to no, jest... odbijamy od tej rzeki, bardziej w stronę wschodnią. Mhm. No dobra. Tak jak mówię, no jest to teren jeszcze bardziej podmokły. W pewnym momencie, skacząc już z jednej kępki na drugą kępkę, już nie będziemy testować, powiedzmy, akrobatyki. No. Dostrzegacie przed sobą coś dziwnego. Jakby wam to opisać? W tej brei, wodzie powiedzmy, jest akurat taki kawałek bagna, który jest wodnisty bardziej. Dostrzegacie jakiś przedmiot. Nieokreślony bardzo. Bardziej może nawet nie tyle przedmiot, co ruch wody, który spowodowało to coś, ten przedmiot. Ja podchodzę i przyglądam się, co to jest za przedmiot, jak to wygląda. No, skaczesz na kolejną kępkę, która jest bliżej tego czegoś. Mhm. A ty, Gnordogu? No, też próbuję, tak powiem, za Dolen Rockiem skakać i też chciałbym się przyjrzeć, co to może być. Przygląda się i wydarza się kilka rzeczy. Przede wszystkim, pierwsze co zauważyłeś, tylko to zanim mi przerwiecie, to się wydarza naraz, tak jakby. To coś wygląda na duże, spore, szkliste oczy. Po drugie, woda dookoła wygląda, jakby zaczęła wrzeć, gotować się. Po trzecie, słyszycie świst. I po czwarte, za oczami wynurza się cielsko. Czegoś, co wygląda jak duża, wielka
Ośmiornica. Fajnie. I teraz no... Trzeba wyjąć szotkanę. No jeśli... Możecie coś spróbować zrobić, ale generalnie jest to... No walczymy. Próbujemy to po... Gdzie ja to mam? A tutaj. Gdzie to ośmiornica? O jest. Dobra, muszę jeszcze otworzyć. To? To. Zobaczę sobie. O, ale to nie tak miało być. Bo mam niezaznaczone pewnie. O, właśnie. K10 plus inicjatywa, dobra. Dobrze, ale i zaczynamy według inicjatywy. Tutaj zaskoczenia raczej nie ma, więc... Więc co tam uważasz? Atakuję. No dobrze. Ośmiornica niestety swoimi maskami wywija, także... to nie jest... nie wygląda zbyt przyjemnie. No i niestety, ale... ale ponieważ ty ją zaatakowałeś, ona swoimi maskami rzuca się w twoim kierunku, do Lenroku. Już, już. Dobra. Bo coś... Co, coś się popsuło? No, co chwilę mi ten monitor rozłącza. O. Nie wiem. To znaczy, że się chyba się kończy. Może nie monitor, może karta. No. Albo jakiś port w karcie, albo kabel może. Sekundkę.
Coś tam jakaś większa awaria? O, chwilę mi rozłączało ten monitor i... Znaczy tam raz rozłączyło, później drugi raz i okej, teraz... Jak podłączą go z powrotem, to zaświeca się na chwilę, na sekundę i gaśnie z powrotem. Mhm. Coś, coś mamy ten... Przekazuje mi tak ekranu z tego, z komputera. W ogóle jest czarny, wiesz... Jakieś mamy przeklęte ostatnio te sesje. Ty to może na HDMI? Tak, tak. Może gniazdo w karcie jest w Questana. Może tak jest, ale wiesz, jak pinam, sekundę się zaświecam i ruszam tym kablem już i gaśnie. No to co? Możesz spróbować restartu kompa, bo co? Może coś się software'owo porobiło. Może, spróbuję zrobić restart. No. Ale swoją drogą, no, mamy przeklęty teraz ten jakiś czas na tę sesję, nie? Tutaj raz ja miałem problemy, potem no to w czwartek się też nie udało i teraz też. No masakra, no i co teraz? No nic. No ja sam z ośmiornicą nie poradzę. No nie.
No, zobacz na Discorda. No, jesteśmy przeklęci. Po prostu. Po prostu ostatnio... Czego się nie dotkniemy, to... To się sypie. To sypie. No, tylko musimy teraz podjąć decyzję, co robimy. Nie dokończył, no to może się mu uda do jutra, czy tam pojutrze to zrobić w najbliższym czasie, jutro najwyżej dokończyć to. No, tylko, że zdaje się, on już ma na popołudnie, także no. Będzie ciężko, dopiero w przyszłym tygodniu. No dobra, no nie, no to możemy kontynuować. Tak jak mówiłem, i tak na tej sesji byśmy tej przygody nie dokończyli, więc ta przerwa już nas jakoś specjalnie nie zrobi. Dobra, czyli co? Zakończyliśmy na tym, że cię ośmiornica macką zaatakowała. Tak. Właściwie to rzuciła się z tymi mackami na ciebie, więc no jedna wystrzeliła w twoim kierunku. Możesz spróbować się zasłonić, no, lub uniknąć. No, tutaj akurat bez problemu się udało. Niestety tych macek jest tyle, że obydwaj stajecie się celami gradu ataków. Także obydwaj musicie się bronić. No to ale Rok rzuć jeszcze raz, bo drugi raz cię zaatakowała. A, dobra. Tak. Gnordoga też, Gnordog... A źle rzuciłem w ogóle. Czemu źle? Co źle rzuciłeś? Bo mam minus 10, nie? No tak. A co ja teraz rzuciłem? Teraz nie wiem, co rzuciłeś. Dobrze rzuciłeś. No. Dobrze. No to dla obydwu nie mam dobrej wiadomości, bo nie dość, że obydwaj dostaliście, to jeszcze Dolan Rock ma krytyka. Jeszcze nie wiem co, ale... Chce któryś przerzucić? Czy może tam przerzucić? Nie wiem. Ja nie chcę.
nie chcesz. W twoim przypadku... Trzy. No, pechowe te rzuty. Dobra. Random. Minus coś tam. Mógł ten monitor nie zadziałać, jednak. Halo, halo? No teraz mi się coś stało. No. Kurczę, straciłem dźwięk w słuchawkach. Dobra, już jest dobrze. Poszedłem sprawdzić, tam na krytyka był co jakieś minusy. Tak naprawdę to wyszedł mi taki wysoki rzut, że miałbyś po nodze. O Jezu. Ale był jakiś minus do tego rzutu. Mówię, że mógł ten monitor nie zadziałać. No. A wypnij i zepnij, sprawdź, czy jeszcze będzie działał. Jak chcesz, to rzut się nie liczy. To rzucam na ślepo. Gdzie to było? Coś kojarzę, że minus 20 się robiło. Ale nie jestem pewien. Minus 20, tak. To muszę, to rzucę jeszcze raz. Bo przy takim rzucie to... A chociaż sprawdźmy. A dobra, już. O! Też w nogę. Tracisz punkt żywotności, to jest z krytyka, masz skręconą kostkę, także chlasnęła cię po nodze, no i masz, to jest też tylko czasowe, ale oprócz tego jeszcze... Na nodze masz jakiś pancerz? Albo ile masz na nodze? 5, tak? 5. To jeszcze 6 punktów, 6 ran dostajesz. A Gnordogu, ty, bo to... Czekaj, gdzie to było? Tutaj. Na korpusie? 7. To 7 dostajesz. Dobra. Niestety, ale sprawa nie wygląda specjalnie dobrze z waszej strony. Kłębowisko macek i cielska jest dosyć ciężkie do tego, żeby walczyć. No ale teraz sygnał. My jesteśmy w stanie uciec teraz? Czy już nie? Spróbować zawsze możesz. Jak się na to zapatrujesz? No, kurde, przy tej ilości macek? No. To może być ciężko.
Ja próbuję uciec. No to dobra, to, to będą uniki w takim razie. Czy udaje ci się uniknąć chlaśnięcia przez ośmiornicę? Nie udaje mi się, przerzucę sobie. No przerzuć sobie, chociaż czekaj. Nie przerzucaj. Okay, dobra. Fatalny rzut, także udaje ci się. Okej. Okay. No, poziom sukcesu było minus 6, także... Ach, ci się udało. Jakoś ostatniej chwili. No dobra. W takim razie do Lenroku możesz... Widzisz, że twój towarzysz ostatkiem sił uniknął, odskoczył od tego kłębowiska macek. No i zostałeś sam. Tak. Zgasł mi właśnie monitor. Nie, nie żartuję, dosłownie jak pójdziesz do roku, zgasł mi monitor. Dobra, to ja rzucę za ciebie uniki. Powinno ci się udać, bo masz wysokie te. I najwyżej zrobimy tak, że przerwiemy. Bo tak się nie da, nie? A, nie masz takiego bardzo wysokiego uniku. 44, o, bo masz nierozwinięte. A zobaczymy, czy ci... No nie, udało ci się. Też odskoczyłeś jakimś cudem. Odskoczyliście od ośmiornicy, która próbuje was gonić. No ale jesteście w stanie się od niej oderwać, że tak powiem. To co, kończymy? No kończmy, bo to nie jest kwestia wyczyszczenia portu, jak widzę. Aha. To nie, to będzie coś grubszego. Coś grubszego, no dobra. No jesteśmy przeklęci po prostu. Od zeszłego tygodnia mamy same problemy z... I to żeby było ciekawie, każdy z nas, nie? Każdy z nas. Każdy z nas coś ma, no. No. Dobra, w takim razie, cóż, wymuszone wcześniejsze zakończenie, ale tak jak mówię, i tak byśmy nie skończyli. Natomiast na następnej, to zróbmy tak, nie róbmy wcześniej tej sesji, zróbmy normalnie następną sesję, czyli tak jak ma być w następnym tygodniu we wtorek. I postaram się zrobić tak, żeby skończyć przygodę i zrobić takie, coś zrobić, tak, jak powiedzmy nie nową przygodę, ale jakieś takie drobne podsumowanie tego, co się wydarzyło, żeby jakoś zamknąć pewien etap. No, i może zrobimy na przykład w świecie gry jakąś przerwę, tam 2-3 tygodnie, żeby nie było tak w ciągu, że cały czas jesteście w przygodach, no nie? Tam się podleczycie i tak dalej. Zobaczymy jak to będzie. Spróbuję to tak zrobić. Trochę skrócę, może wywalę jedną rzecz z tego, będzie krócej i myślę, że spróbuję tak zrobić. Co wy na to? No spoko. Super. To dobra. No to na dzisiaj dzięki i jesteśmy w kontakcie. Dzięki wielkie. No i dobrej nocy. No, dzięki. Powodzenia. Dzięki wielkie.